tutaj zwykle jest dość dobrze. A ty wczoraj byłeś ten? Nie, ja nigdzie nie wczoraj nie byłem. No to jest nowość ostatnio w środowisku, że nikt nigdzie nie bywa. Nie, no, co jest nawet dobre. Zobaczysz, jak będzie jeszcze czas, że będą nas rozliczać za rzeczy, to wtedy nieobecność. Będzie błogosławieństwo. No, że kogoś nie znałeś. Słuchaj, wiesz co, możesz jeszcze chwilkę pogadać do tego. Raz, mam się zbliżyć, czy jak chcesz? Co? Chyba. Chcesz coś na przykład? Ja muszę trochę zwiększyć po prostu ciebie. Jeszcze bo chwilę. Mogę tak mówić też oczywiście, ale... A to przesuń sobie trochę bliżej, tak. O, i będzie jak będę siorbał, to będzie łatwiej siorbać. No nie jest to jakiś tam najważniejszy ten... Kurde, jaki profesor. A dzisiaj są na dwa razy masz? Wczoraj też i dzisiaj też, no. 17 czy... I 17 i 20. 20, okej. Okay. No to fajnie. I, tak i też ci się pozgłaszali ludzie jacyś? Wiesz co, no, z grami, z chłopakami po prostu. Staliśmy się to jest cały sporcie grali, no. Dobra. I Rafał prowadził, ja teraz tak chcę trochę jak amerykańscy komicy, że masz dwóch, trzech... Czyli molestować kobiet. Też, nie no, ale w kwestii supportu to tak wolę więcej i krócej. To jest większa dynamika pierwszej części, wiesz, ludzie jacyś tak nie zdążą się zastanowić za bardzo, dlaczego ten... No, a na tym o to głównie chodzi, żeby się nie zdążyli zastanowić. Nie, ale wiesz, o to chodzi, nie? Że sam nawet wyczułem, jak byliśmy na Luisie, że faktycznie jak jest trzech po 10 minut, to jest jakoś tak szybciej leci po prostu. Mm. A jest fajnie, bo widzisz trzy różne style i to jest ciekawe, możesz poznać jakiegoś komika, którego wcześniej nie znałeś, no ten gościu, który byłeś teraz na Luisie? Nie, ja ani razu nie byłem. Ja byłem tylko na jednym zagranicznym wykonawcy i to na był Antony Giselnik, bo dostałem tańsze bilety. A i to było tutaj, grał w tym, tak? W Warszawie. W Warszawie, no. Tak. A za granicą? Nie byłem nigdy. Ale nie chcesz, czy nie lubisz? Czy... Ale... Nie, ja nie uważam, że... A nie byliśmy na czymś razem, pamiętasz? No byliśmy na tym, na Carlosie Messi. Nie, ale to nie byłeś wtedy w Londynie? Nie. Ja w Londynie byłem tylko zarobkowo. Lubię wydawać. Jak Królowa Elżbieta też jest tam zarobkowo właściwie. Ona ogólnie jest z Rumunii. Ona mało. Ciekawe, fajnie jakby jej nie wpuścili do klubu, nie? I ona wyjmuje 100 funtów i co, chcesz mnie przekupić? Nie, jestem na banknocie. Dokładnie. To jest jej dowód osobisty. Każdy parę funtów to jest jej dowód. Niby ty kim jesteś, nie? Nie, jakoś nie, ja w ogóle nie lubię stand-upu za bardzo na żywo. Ale poważnie... Ale czemu nie chcesz? Nie chciałeś zobaczyć sobie... Ja tu zadaję pytanie. Nie, ale Jezu, jak ci się podobało właśnie, bo ostatni Louis no, był dość taki znaczący, nie? Bo to był ten Louis post-Louisowy, post-aferyjny. Już trochę w innej formie przyjechał. No, nie tam gościu na 10 czy 20 tysięcy ludzi w marynarce za milion dolarów, tylko w bluzie wsadzonej w jeansy. Naprawdę wyglądał taki zabiedzony, blady jak ściana. Aha. I taki był lekko wystraszony. Chyba się bał, jak go tu przyjmiemy. No ale wiesz, on miał cały teatr, właściwie dwa sprzedał w Warszawie, ale cały teatr ludzi, którzy jak go zobaczyli, to zwariowali. Nie? To, to dostał taką owację. No to ciągle jest, to co zrobił jest kontrowersyjne, ale też nie jest Billem Cosbym, więc jakby wiesz, to jest tłumaczenie oczywiście pokątne i takie, no to jest ten dłuższy temat chyba. I stopniowanie tego jest dosyć trudne, prawda? Bo to niektórzy często zwracają, czy da się oddzielić w ogóle osobę od tego, co tworzy. A nawet nie wiem, czy w tym przypadku ludzie tak bardzo chcieli oddzielać osoby od tej sytuacji, nie? Czy właściwie... są takie wyraźne rzeczy, jak właśnie Bill Cosby, gdzie ewidentnie wszyscy mają jedno zdanie i nie ma tam żadnego, nie było chyba nikogo. Bardzo którego... śmieszny. Tak, był bardzo śmieszny wieczorami, a w nocy był śmieszny mniej. Przemieniał się w wilkołaka. Dokładnie, więc wydaje mi się, że chyba to przy Luisie to jest tak, że no nie wiem, były różne już, wiesz, wypowiedzi komików. Ja też tam napisaliśmy z Jackiem, ale to może rzeczywiście nie, bo że miałeś okazję już się wypowiedzieć. Bardziej mi, co ty na argument, że Caravaggio zabił człowieka, a cieszymy się do dzisiaj z jego wspaniałych płócień, a no, mimo wszystko jest to większa zbrodnia. To jest chyba tylko kwestia świadomości chyba tego, nie? Czy, jeżeli, czy, bo nie da się tego inaczej. No nie, tak. Nie masz pojęcia, czy jakiś znakomity pisarz, poeta, czy jakiś zabawiacz dzieci w programie telewizyjnym nagle dokładnie ich potem nie molestował albo nie robił wiesz, jakichś strasznych zabawiać dzieci w programie telewizyjnym 100% to robi. Na wizji. Prawdopodobnie. Nie, ale naprawdę, wiesz, jeżeli... Ja
subskrybentów, no. Jeszcze... After Dark. Dokładnie, w dodatkowych tam płatnych opcjach. Ale wiesz, jest coś takiego, że jak wiesz, no to sobie sam odpowiadasz na to pytanie, nie? Niektóre stacje przestały puszczać Michaela Jacksona. Tam nie było nawet tak, że wiesz... Szczególnie te disco polo przestały. One nawet nie zaczęły. Ale... Wiesz, jakby się zabrać za chłopaków z disco polo, co by tam wyszło? No, no, czytają książki albo na przykład, wiesz... Słuchaj, Leader by a Fool, który teraz oczywiście na wzwożeniu moralnym tak. Nie jest tajemnicą, że on, jego żona miała lat chyba 16 czy 15, kiedy... A to nie jest tak, że poznajesz kogoś w wieku 16 lat i bierzesz ślub miesiąc później. Czasami tak jest, z oczywistych względów, ale tu chyba tak nie było. W ogóle to był ten sam lider, który mówił, że był molestowany przez homoseksualistę, tak? Z jakichś kręgów też politycznych. Nie, on cytował, nie, on obejrzał jakby mały ten dotknięty przez anioła i mu się pomylił. Ale facet jest faktycznie dość interesujący, bo był wówczas jakby kierownikiem chyba w kurze dziewczęcym i to jest jakby można połączyć te fakty. Leader by a Fool, tak? Mhm. To jest, nie, musiałby być nie najlepszy chór dziewczęcy też. Ale już odsumuję to. Wiesz dlaczego? Myślę, że wiele osób ma problem z takimi postaciami jak pan Louis C.K., że ciężko oddzielić czyjeś komodię od człowieka. Ona nie jest tak, że gdy widzimy płótno Caravaggio, to jest wszystko, co widzimy. Możemy zdawać sobie sprawę z jego wpływów i tym, jakie życie prowadził, ale to nie przekłada się jeden do jeden praktycznie w ogóle na to, co obserwujemy. Podobnie, no, jeżeli ktoś zaśpiewał piosenkę, ale gdy oglądamy komedię, zwłaszcza jednoosobową, to bierzemy z całym sztafarzem tego człowieka i w tym momencie, wiedząc, że tam się jakieś mroczne rzeczy kłębią, bo często się kłębią, no wiem, to jest, psuje trochę ten, no nie ma tej iluzji, nie jesteś w stanie w to uwierzyć. Szczególnie, że oglądasz, obserwujesz w ogóle komedię Louisa, to faktycznie ten temat się tam bardzo często powraca i tak. Ja w ogóle jeszcze zanim to wypłynęło miałem, także oglądaliśmy z żoną Louiego, no to było takie, dość dużo tego jest tematu, tak. Nie? Coś tam musi mieć na bani. Zdecydowanie. A potem ona miała też taki, jak my wrócimy w ogóle do tego Louiego, nie? Mhm. Ale szczerze mówiąc, mam takie coś, że jak go zobaczyłem, on ma taki nim wokół siebie, wiesz, roztacza, ma taką charyzmę, jest kimś takim chyba, no nie wiem, dla mnie, no jest kimś takim, no nie mogę, właśnie nie umiem tego wyłączyć. Nagle myślałem, że coś mi się wyłączy, a potem go zobaczyłem i masz takie, chłoniesz po prostu, nie? Przez tę godzinę jesteś tam, widzisz, że on się z tym czuje, znaczy no nie wiem, jak on się czuje, ja po prostu obserwuję sobie gościa, który jest na scenie, nie? Widać, że był przestraszony, widać, że był taki wycofany na początku, potem zobaczył, że ma to wsparcie, no wiesz, ci ludzie jednak przyszli nie po to, żeby machać, protestować i krzyczeć ze sceny. To kosztuje mimo wszystko. Dokładnie, nie wiem, czy chcesz za protest. Ale ja bym uścisnął rękę komuś, kto zapłacił tyle pieniędzy, żeby przyjść i komuś wykrzyczeć, fuck you! Albo show your dick. Czy show your dick, słyszałem. Że ale to tak się w Stanach działo, nie? Że ludzie mówią, w ogóle nawet nie tylko w Stanach, tylko w Anglii chyba odwołał parę występów, więc może dlatego trafił do Warszawy. No jak większość, jeżeli polityka rządu będzie słuszna, to jak większość. Bo z Londynu, dobra. Ale kwestia jest, wiesz, że zastanawiam mnie, czy właśnie w tym momencie jesteśmy w stanie, a czy byłbyś w stanie na przykład, czy sądzisz, że coś takiego w Polsce mogłoby mieć miejsce? Molestowanie, czy... Nie, bardziej czy reakcja, w której ktoś zrobił rzeczy wyraźnie, no powiedzmy, no moralnie tak to nazwijmy, jeżeli lubimy po aksjomatach pojeździć, to rzecz, którą raczej ciężko wytłumaczyć, i związałoby się to z taką no, ja myślę, że dzisiejszy świat jest trochę no, pięknie pokazany w pierwszym odcinku, w ogóle pierwszym odcinku Black Mirror i całym odcinku o premierze. Że to wydarza się, to co tam się wydarza i czyli to nic się dzieje, co więcej. Morawiecki jebał krok. nie wiem, czy tylko sobie tego życzę. Życzę to. Zaznaczę sobie specjalnie kaśnięcie, żeby ten soundbite. Wiesz co, nie no, ludzie mają bardzo krótką pamięć dzisiaj. Nie dziwię się, bo jest ładowana cały czas bodźcami przeróżnymi i możesz mieć takie, to jest ten koleś, który kiedyś, albo stajesz się w pewnym momencie znany tylko z tego, że możesz napisać 35 książek, ale potem nagle, nie wiem, sfilmują cię, jak machasz fiutem po ulicy i jakby i będziesz tylko gościł od fiuta, no, nieważne, co wcześniej zrobiłeś.
Z drugiej strony za rok będziesz... No tłumaczenie, że odśnieżałeś się. Jeżeli ty odśnieżałeś, to szat... A i przy zimie się tak skurczył i ciągle masz czym odświeżać, to szacunek. Nie, ale wiesz, o co chodzi, że to jest tak... W tych książkach się marnujesz wtedy, masz na ciebie linia pracy. Nie wiadomo, czym pisałeś. Tak? To... Kałamasz przyjmuje... No nieważne. Wiesz, o co chodzi. Że... Tak. Już trzeci raz mówię, wiesz, o co chodzi. Wiesz, o co chodzi, no, skoro dalej gadamy. To jest mocno związane. Ja... Widzę to u ciebie w każdym słowie, ale kwestia jest, że rzeczywiście to przeładowanie sensoryczne jest chyba faktem, bo nie lubię tych wszystkich porównań, że tam mózgi obecnie osób wychowanych w latach 2000 nie są tak samo chłodne jak inne. Nie mamy porównania, prawda? Mhm. Bo to by trzeba było przeprowadzić, wiesz, testy załóżmy dla osób urodzonych w latach 50., 60., 70. Zwłaszcza, że one też się, mam nadzieję, zmieniają i rozwijają. No nie wiem, ale tak mi się wydaje, że to też następuje jakaś zmiana w mózgach. To nie jest tak, że to jest ciągle ten sam mózg, który kiedyś wyciągasz typowi, który zbierał ziarna i, tak. I może nie ma aż tyle czasu, żeby się zdążył ewoluować, ale to jest ciekawy układ, prawda? On się składa z miliardów jakichś elementów. No właśnie, chyba ma większe możliwości niż to... Ja na tych mówię szare dynksy. A dynks jest w ogóle słowem, które możesz użyć wszędzie. Jaki kolor rzucisz, to będzie tak. Tym czymś. I taki dynks, wichajster jeszcze jest u nas na Dolnym Śląsku. Szpeket. O, no tego już nie znałem. Nie? Tomasz Szpeket? Ten, przepraszam, dramaturg. Ale kwestia jest, że to jest też interesujące, że jeżeli przełożymy to na język komedii, nie czuję, że jest trochę inflacja. Jeśli chodzi o nadymanie tego, jest tego nadprodukcja i naprawdę zaczynamy już powoli dobijać w złym tego słowa, w złym tej aspekcie tego do Stanów Zjednoczonych, gdzie tak naprawdę ten rynek jest tak nasycony, że właściwie ciężko coś nam więcej włożyć. Wiesz co, to jest ciekawe właściwie. Nie, mhm. Zawsze uważam, że wiesz, im więcej ludzi to robi, więcej ludzi... Mhm. No bo każdy z nas mimo wszystko jest inny. Żyjemy w podobnych czasach, czy w tych samych czasach, ale w podobnych jakby warunkach. No, żyjemy w miastach, oglądamy te same programy, słuchamy podobnej muzyki itd., itd., ale tego jest tak i tak dużo, a każdy z nas jest trochę inny, więc przefiltrujemy to wszystko przez siebie. I każdy z tych filtrów jest... Każdy z nas jest, wiesz, jakby kiedy mówi coś i ubiera to w żarty, no to mimo wszystko jest czymś innym od całej pozostałej bandy. Mhm. Ale wydaje mi się faktycznie, że jest jakaś powielają się tematy. Że tematy się faktycznie powtarzają, że nie ma jakiegoś drążenia. Ja cały czas wierzę w to, że im więcej tego będzie, tym mimo wszystko ten nurt też, oczywiście nurt, który jest powiedzmy główny, taki lekki, szybki, zabawny i tak dalej, będzie... No tam to będzie puchło trochę, tak. Nie? To znaczy to na rzecz ciężkiego, wolnego i niezabawnego. No ale jest taki też, no jest mniej ludzi, którzy robią, wiesz, abstrakcyjną komedię, czy właśnie mroczną, jakąś bardzo taką ciężką. Ale z drugiej strony, no to jest tak, że im większy zbiór, tym te podzbiory też są większe. Więc ja wierzę, że uda się... W Stanach oczywiście, odkąd powstał Netflix, znaczy odkąd Netflix się u nas zadomowił i tak naprawdę zobaczyłem, ile tego jest. Mm-hmm. I co wtorek kiedyś czekałem na nowy chyba, nie wiem czy wtorki, ale tak pamiętam, że wtedy we wtorki się pojawiał stand-up, to nie mogłem się doczekać, a w pewnym momencie już po szóstym czy czwartym takim naprawdę przeciętnym specjalu myślę, no dobra. Harry Zalewski ma chyba jedyne możliwości. Ogląda, który wszystko ogląda. No, nie? Kurwy. Ale też mu zazdroszczę. No. A z drugiej strony myślę, czasami coś oglądam, mam takie, no może nie zazdroszczę. Pozdrowienia dla jego na pewno rodziny, z którą spędzę. Może oni mają takie zadanie, że wszyscy potem piszą małe takie recenzje. Tato, muszę to oglądać. Oglądaj. Kolejny wspaniały special. Groundbreaking comedy special from... Ale to jest fajne, że nie wiem, czy zauważyłeś w Anglii, że oni wszyscy ze względu na to, ja nie wiem, czy tam się pokręciłeś troszeczkę wokół tych klubów komediowych, mieliście tak, też fajne występy, kilku, no. Nie? Mhm. Te wszystkie, nie ma chyba smutniejszej lektury niż przeczytanie takiej rozkładówki, takiej książeczki w ramach jakiegoś angielskiego festiwalu komedii, stand-upu i tak dalej, bo wszystkie opisy tych specjali i tych występów są identyczne. Że doskonałe, że wybuchowy, tak, że prześwieszny. Absurdalny humor ze spojrzeniem to takim, jest wyjątkowy, wybitny i to jest gwiazdki. To samo, to dokładnie jest z filmami, jak na autobusach w Londynie jeżdżą, oj przepraszam, są reklamowane spektakle albo filmy i masz 8-10 gwiazdek, potem jak jest 10, to musi być 13 gwiazdek, jest jak hotele gdzieś już tam, że po prostu ma 5 gwiazdek, ale to jest 7, 8, 12. Wszystkie się, no, w inflację po prostu te gwiazdki. Może poszło jest... też tak, że wiesz, że ze względu na to, że
to jest jednak potwornie kapitalistyczne społeczeństwo, no w końcu tam wynaleziono to. Te produkty się tak nie różnią od siebie, że jest naprawdę drobne zniuansowanie w tym, jak jesteś w stanie je sprzedać, a na samym końcu zarabia tylko ten 1% u góry. Nie? Bo... Ale u nas w ogóle nie ma, chyba generalnie tak w ogóle jest, nie? Że tak naprawdę jeżeli chodzi o zarobki, no to zarabia najlepiej czy najwięcej, to jakby faktycznie top, a potem jest mnóstwo ludzi, którzy chcą się dostać. Co? Nie, no to dla mnie dobrze. Spoko. No ja rozumiem. Nie bez kozery rozmawiamy w moim mieszkaniu. Dlaczego echo nie trwa 9,5 sekundy. Tutaj zostawiłem ci pasztet i bułki, tak jak prosiłeś. Dobrze. To będzie dla psa. Ale... Nie, ale którego zjesz jest... wieczorem, bo go utuczysz. Coś, co mój kolega już od dłuższego czasu bada w świecie muzyki, że tak naprawdę te wszystkie właśnie tak zwane media społeczne oraz ciągnące za nim sposoby publikacji, takie jak YouTube, Spotify w przypadku muzyki, czyli streaming, tak naprawdę działa na niekorzyść klasy średniej, która do tej pory mogła, że na przykład nie masz wielu muzyków, którzy są w stanie się utrzymać tak na godziwym poziomie, albo masz ekstra klasę, która zgarnia absurdalne pieniądze, albo masz biedaków, którzy traktują to jako hobby i dodatki. I czy właśnie takie spłaszczenie nie jest, no nie tyle spłaszczenie, co raczej taka trochę rozdziew, współczynnik Giniego, jak to mawiają mądrzy ludzie, się nie pojawił w komedii takiej tej zagranicznej już, bo na przykład widzisz sam, że w Stanach Zjednoczonych takich utalentowanych ludzi, komiczek i komików jest absurdalnie dużo, a my wiemy tylko o tych naprawdę procentach. Tak, i to w ogóle mi to zszokowało, jak byliśmy w Comedy Store, mieliśmy jakąś galę stand-upów w Manchesterze. Tak. I dzień wcześniej przylecieliśmy i mieliśmy tak wolny wieczór, że mogliśmy sobie pójść do Comedy Store. I tam grał jakiś chyba Kanadyjczyk. Tak. On był doskonały, był lekki, szybki, ale był też ciekawy. Znaczy, no wiesz co, oglądasz typa i mówisz, Jezu, kto to jest? Tak, nie? Tak. I nagle imię, nazwisko, które ci nic nie mówi, które jest pewnie jakąś tam trzecią, może czy czwartą ligą w Stanach, czy w Kanadzie. W Kanadzie, tak. Mówi, Jezu, przecież ten facet jest to jakby... Oglądałem już dużo różnych, nie, tych ludzi i też... Mówisz, że oglądałeś dużo różnych ludzi. To też i wśród tych komików. Ja widziałem, że będziesz czekał się bałem tej rozmowy, że się przypierdzielisz. Muszę liczbę truizmu zapisać. O Jezu, jeden, stary, to już jest... Jeden? To naprawdę nieźle mi poszło. Wiesz co, to ja już chciałbym skończyć tę rozmowę. Przy jednym zatrzymajmy się, naprawdę. Dokładnie. Zawsze rób jeden, do chuja. Ale facet był doskonały i byłem w szoku, że go nie znam, a potem nagle to mi otworzyło balię, ilu ich tam jest. Ilu, wiesz, tam są przecież kolejki na open mic'i, tam ludzie się zapisują i wpłacają pieniądze, żeby wystąpić na open mic'u. Tak. Muszą rozdawać ulotki, tak jak było zresztą Pete Holmes pokazywał w swoim serialu, nie? Jak to działa. Więc faktycznie ten rynek, a tam jest przecież setki, nie wiem, tysiące klubów, nie? Więc ile jest tych osób, które w tych klubach chcą wystąpić i się pojawić? Nie wiem, jakby czy myślisz, że jest szansa uniknąć takiej polaryzacji? No właśnie nie wydaje mi się. Chyba to jest jakiś trend taki ogólnoświatowy. W muzyce właśnie widzisz, w komedii, w sztukach ogólnie. Uzwiązkowienie nie jest możliwe. No nie sądzę. Nie? Nie. No to a ty myślisz, że jest możliwe? Myślę, że jest do zrobienia. By było naprawdę. Bo ale to chciałbyś też licencję wystawiać, czy jak to jest? Nie, licencję dla lokali, tak? Żeby opłacały związki. Myślę, że tak, a łami strajków wywieszać na drzewa. Wiesz co, no, taka rozmowa trochę jak o YouTubie właśnie, czy o Spotify i tak dalej. Masz coś takiego. Ja dzięki temu medium poznałem kilku artystów, dzięki temu właśnie mogłem kupić ich płytę i nagle jak sobie zaznaczyłem, jak gdzieś będą w okolicy, to z wielką radością się wybiorę. Mam w każdej sekundzie dostęp do ich muzyki, do starych albumów. No ale to wiesz, że jest za to cena, to nie jest tak, że... Ja wiem, ale właśnie o to chodzi, że to ma dwa końce po prostu, nie? To znaczy, to jest tak, tyle ile gówna się ładuje teraz do internetu, ile ludzi myśli, że potrafi śpiewać, rysować, robić cokolwiek, zajmuje czas, miejsce na dyskach, czy w jakichś tam chmurach i tak dalej. Oczywiście to jest dramat. Z drugiej strony, jeżeli na 100 takich chujowych rzeczy pojawia się jedna, którą dzięki temu właśnie możesz dostać, bo gościu robi to po godzinach, normalnie by nigdy w życiu nie miał czasu czy momentu, żeby się dostać gdzieś do jakiegoś, wiesz, do widza, a dzięki temu może, to ja jakby przystaję na tego rodzaju proporcje. Cena jest godna zapłacenia. Tych 99... No bo to nie jest tak, że oni wszyscy są tacy biedni i szczęśliwi, mają pecha po prostu. To jest tak, że oczywiście to jest miks, to jest szczęście, to jest praca, to jest talent i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że
bardzo często dużo ludzi uważa, że to potrafi robić. Jasne. Jakby, o, ja robię film, albo ja piszę scenariusz i potem... Albo serial. Albo serial, tak, albo jeszcze parę innych rzeczy. Już lecę w głowie, co ja takiego... Nie, no, ale słuchaj, rozumiem. Kwestia jest, że rzeczywiście żeśmy zaczęli z wysokiego tonu. Ja to po prostu nie jestem wielkim fanem, że pod sztandarem takiego właśnie uwalniania... Standard jakiś, to taki standard. Węgierski standard. Standard czerwony. To jest jak tego, jak przygrywasz tą kiebasą salamę na tych szybcach. I nie, ale że wiesz, pod płaszczykiem właśnie takiego uwalniania i dostępu powszechnego, bez tak zwanych gatekeeperów, którzy mają, wiesz, o ludziach, którzy decydują o pewnych, że na przykład ten może to robić, a ten nie. Pod takim zwykle jakimś wyzwaniem jest ogłaszana ta rewolucja cyfrowa w kulturze. Ale prawda jest chyba też taka, że jest tam zawsze jakaś machinacja w stylu, jest korporacja, która ma swoich udziałowców, którzy muszą z jakiegoś powodu, wiesz, otrzymać gigantyczne dywidendy. I tak działa YouTube, i tak działa też Spotify. No to nie jest też tak, że oni mają tutaj... Nie, no wiadomo, że to nie są, wiesz, charytatywne fundacje, które działają, tak. Tylko nie wiem, to jest... Każdy kij ma dwa końce. Masz kolejny truizm, dopisz sobie tam. Wow. Ale nie, bo to jest... To w ogóle już... Bo chodzi mi po prostu o to, że masz gościa, który pilnuje jakiejś jakości i faktycznie... Gdyby, wiesz, teraz dziennikarz jest dziennikarzem, bo pisze bloga, bo ma swój właśnie jakiś profil gdzieś i po prostu pisze recenzje. I masz typa, który naprawdę myśli, że jak obejrzał 12 filmów, to jest znawcą kina. Jasne. Więc kiedyś, żeby być to krytykiem tylko filmowym... Szybcy i Wściekli. To dwa razy, każdy i koniec. Ale... O nie, jest 9 już. Co ty gadasz, tak? Ja się dziś przy 6 wyłączyłem, że tam coś się dzieje. Mógł sobie repetę z 3 zrobić. Ja pierdolę. Oni mogliby zmontować to w jeden film szybszy, po tak. prostu. Jeżeli jakichś nowych terrorystów z Daeszu, tam z ISIS, to ja bym im puszczał w ramach tortów. O, tak. Jeden za drugim. Nie puszczać metaliki, tylko puszczać im dokładnie to i podtapiać. A może nawet nie podtapiać. Gdzie? Jakby z... to się... Vin Diesel skacze samochodem. Ale faktycznie jest brak tych takich... No chodzi mi właśnie o to, że wiesz, że jest ktoś, kto był kiedyś redaktorem naczelnym, kto był szefem działu kultury, przyjmował cię do pracy, widział, co robisz, miał jakieś doświadczenie i gdzieś tam jakiegoś warsztatu nabierałeś, wiesz, uczyłeś się czegoś, miałeś jakiś fach, rzemiosło, nie wiem, jak to nazwać, ale nie mogłeś być samozwańczym krytykiem. Z drugiej strony kilka osób właśnie, czy producentów, czy tak jak, no nie wiem, abstrahując od tego, kto lubi... takich różnych. Ale nie, chodzi mi o to, że nieważne, co myślisz o Beatlesach, ale wiesz... Dzięki temu, że jakiś koleś gdzieś tam coś usłyszał, zobaczył, to dzięki temu gdzieś oni poszli dalej, ale parę razy gdzieś ich odrzucili jakieś ich płyty, z tego co tam demo jakieś, z tego co słyszałem. No i też szkoda, bo jest parę osób wartościowych w internecie, które pojawiły się dzięki właśnie temu, że ludzie sami ich chcieli, nie? Justin Bieber na przykład. O Jezu, no ale też nie wiem, domowe melody na przykład, nie? No właśnie. No nie wiem, no Wonky One na przykład działa w sferze właściwie głównie internetowej. No nie słyszę Wonky One w radiu, powiedzmy. Nie? Czy się mchem porozumiewają. I cały czas nieważne, szukasz żartu. Dendrologiczne powiązanie. Tak. Przez mikoryzę, jak to się ma mnie określa. Ale no dobrze, bo temat jest ten, o tyle też jest ciekawy, ponieważ wiem i miałem okazję też być przy nagrywaniu niejako podcastu, który... też chcesz coś popełnić w takiej formie wyłącznie słownej, tak? Bo to jest przy okazji strefy Gizy, jakby to nagranie na koniec, gdzie stoi tam ten siedzi ten przygarbiony dżentelmen jak jazzowy pianista z lat 20. Z I ty chcesz, zamierzasz też to opublikować? Zmierzam się do tego. Uważam po prostu, na razie z samą wartością są te wieczory. Mamy maleńki klub w Gdańsku, ja zapraszam komików, których bardzo lubię, szanuję. I mnie. I też nie dokładnie, bo po prostu wiem, że się zrewanżują bycie w podcaście. Tak, to jest w tej grze. Ale
jest tak, że chcę tam zrobić trochę inny klimat. Zapraszam tam ludzi, którzy mają trochę inne, nie wiem, tempo komedii. I wydaje mi się, że przyzwyczaiłem do tego swoją widownię, więc tam mam bardzo dużo stałych bywalców. Ostatnio zgłosiłem chyba tylko z 3-4 nowe osoby. I to są komicy, którzy dzięki temu, że ja tam gdzieś jestem i też dzięki tym wieczorom, które były do tej pory, wydaje mi się bardzo fajne, no to ludzie mi ufają i nawet jeżeli pojawia się Krzysztof DZ, który jest super mało znanym komikiem. Ciekawe dlaczego? No może dlatego, że raz na 3 tygodnie ma jakiś występ i to potem wraca do pracy. Jest ciężko wymówić jego nazwisko. ale szybko można zapisać. No faktycznie. Wpisać w wyszukiwarkę. Nie tak szybko, szczerze mówiąc, bo to jest to i to. No nie. No, aha, do. Nie musi być DZ. DZ. A to jest taki raper, taki lekko gdzieś z dupy DZ. Brat, nie udał się z DZ. No to wiesz, to są takie wieczory, gdzie właśnie przez pierwszą część widzowie oglądają komika, którego zapraszam i on tam zazwyczaj gra około tam 40-50 minut, a potem jest przerwa i sobie rozmawiamy. I na razie te wieczory są w ogóle same w sobie ciekawe i wydaje mi się takie trochę inne niż to, co się dzieje tak ogólnie na scenach takich klasycznych. Ja nagrywam te wszystkie rozmowy i no dzisiaj, wczoraj rozmawiałem z Piotrkiem Popkiem, bo był moim pierwszym gościem i mówi, wczoraj, bo graliśmy w Świcie. I mówi, no to kiedy wrzucasz? No więc faktycznie muszę usiąść do edycji. Te rozmowy, wiesz, ja to pierwszy raz robiłem. Ja też nie mam takiej smykałki, też nie słucham tak dużo tych rzeczy. A poza tym mam tą taką ciągotkę do przerywania, wiesz, rzucania bardzo dziwnych, różnych żartów w trakcie. O nie. I do tego jest tak, że my to robimy z widownią, to znaczy masz widownię, tak, która tam siedzi i ta energia też jest trochę inna, tak jak tu sobie siedzimy u ciebie w mieszkaniu i co jakiś czas ktoś przechodzi, wynosi współlokatorzy na przykład właśnie. Że to żona chciała. Ale... To jest spoko, ale jak masz widownię, to ta energia jest trochę taka, że no, musisz trochę o nich dbać, oni tak są tam i czujesz, że to jest w jakimś sensie też rodzaj występu. To jest kontynuacja występu. Tak, zdecydowanie. Więc te rozmowy są trochę inne niż takie tutaj właśnie jak u ciebie czy u Gawła, a z drugiej strony no na pewno rzucę, no bo wydaje mi się, że po pierwsze ja się też tam uczę rozmawiać i chciałbym sobie ten etap zobaczyć, właściwie odsłuchać, a poza tym no, dla widzów, wiesz, niektóre anegdoty, które tam padły, historie, opowieści, porównania na przykład rozmowy z tobą, a rozmowy z Jaśkiem Borkowskim, z Jaśkiem tak głębokiej, ciekawej, interesującej i z tobą, jak po prostu żabka kamieniem po rzece. Nie może być tak, wiesz, że ludzie obcy siedzą i się odsłaniasz. Ja wiem. To jest taki... Sery, ty byś się nie odsłonił, gdzie byś się odsłonił? O nie. Zalew, no dokładnie. Byś siedział Właśnie nie wiem nawet z kim, no co kosztuje? Nawet jakby, dobra, wykładam ci 400, to się odsłoń. Nie mówię o... 700. Nie, mówię, szczerość kosztuje, wiesz, to później się płaci niestety z tego dywidendy. Porozmawiajmy o tym, bo to zaczynamy... Nie sądzę. Więc... już tak blisko było. Nie, ale o tyle jest to ciekawe, raz, że ta scena jest też doskonała, że w końcu ta nazwa się przydała. Ja próbowałem wcisnąć ją bardzo, już żałośnie w pewnym momencie. Zarobiła na siebie. To jest ważne. Ale kwestia jest też taka, że to jest też flagowy chyba okręt tego, że w pewnym momencie ja wiem, że ty jakby trochę jeden bieg mniej, nie? Wrzuciłeś na, nie powiem, że na luz, ale trochę zmniejszyłeś tempo, jeśli chodzi o pewne elementy nazwijmy to występów i tej standardu. Rap gry. Tak, dokładnie. No, wiedziałem, że to padnie z tych ust. Kwestia jest, że no, to był taki moment, gdzie rzeczywiście wszystko przyspieszało, nie? Że był w sumie podobnie mieliśmy równolegle, że nagle w pewnym momencie ten skoki coroczne, jeśli chodzi o na przykład o galę Antraktu lub też tą konsekwentnie następną serię imprez, już nie pamiętam. Stand-up show, tak? Stand-up show, tak. No, ja już nie byłem w stand-up show. Tak? Ale ja jeszcze... byłem w ostatniej gali, w piątej gali. I jak pojawił się pierwszy stand-up show, to ja już, już wtedy już nie byłem. Faktycznie, ale widziałeś, że co roku to jakby było jakby spojrzenie na absolutny jakby wzrost tego i rozpędzanie się. A gdzieś tak jak można powiedzieć, sam powiedziałeś, że nie było się w stand-up show, to nie był też taki... Z czego ta decyzja w sumie, żeby trochę zwolnić? Ja wiem, że to już tam masz jakąś przygotowaną. Nie, właśnie, wiesz co, ja pomyślałem sobie, że... Oprócz oczywiście nienawiści do osób tam występujących. No dokładnie, wiadomo, to jest chyba główny motyw.
No i nie ma innych, to nie oszukujmy się, wreszcie to powiem, tak, to jest dokładnie to. Kaśka Piasecka, Kasper Uciński, to są ludzie, których ja od początku bez cenzury nienawidzę po prostu. Zresztą zawsze masz jedynki. To samo z Lotkiem, to co będziemy gadać. No, zawsze jedynki, zawsze dojeżdżanie i nawet na nie chcesz patrzeć, mikrofon to obcierasz. Jezu, wiesz, ja miałem swojego busa, ja miałem swój hotel i ja grałem w innych miastach, kiedy oni byli w poprzednich, to potem rzucali na ekran, to były bardzo duże kombinacje. Pierwsza właśnie technologia hologramów została dopracowana na potrzeby. Dopiero potem ludzie od Michael Jacksona mówią, Jezu, to może to wykorzystamy, no nie? Jest taki chłopak w Polsce. Kurwa, szczelne hologram, kurwa, puścić, jak ty stoi. Gada. Ale powiem ci, że jak byłem na Krysie Roku, wracając zaraz wrócę do tego pytania, ale byłem na Krysie Roku właśnie w Londynie, on zagrał na sali dla 25 tysięcy ludzi, O2 Arena i byliśmy w połowie, siedzieliśmy. Tak. Siedzieliśmy w połowie tej sali, gdzie wtedy, z naszej perspektywy Chris Rock jakby był maleńkim ludzikiem, tak, który chodził gdzieś po scenie. Były telebimy, ale wtedy sobie uświadomiłem, że tak naprawdę mogli wrzucić to nagranie po prostu i tam by chodził jakiś gościu, który jest w posturze, wiesz, podobny, gdzieś tam trochę podobny do Chrisa Rocka i nikt by się nie zorientował. Oczywiście może pierwszych parę rzędów, ale... Szokuje cię, ale pewien wykonawca muzyki Disco Polo, którego miałem wątpliwą przyjemność kiedyś supportować, bo ze względu na nie najlepiej dobrany booking na juwenaliach w pewnym mieście, robi tak, że ma swojego sobowtóra. Jeżeli jest mniej zapłacone pieniędzy, to on po prostu wypuszcza sobowtóra. Nie. Tylko założenie, że musi być 20 metrów do sceny. Wtedy. Co ty teraz powiedziałeś? To jest autentyczna rzecz? Tak. Ale to powiedz co nazwę. Przecież powiedz jego. No przecież tego ja trzeba tępić. Ja wiem, może jeszcze coś. Może kiedyś będziesz supportował? O ja, ale no to ja już, wiesz, playbacki, wiedzą, to tamto, ale to dla jest... Dla bardziej świadomych miałem też, to jest niesamowite, że ja się spotykam z tym człowiekiem, ale podczas swojego pierwszego występu u Kuby Wojewódzkiego on też był gościem, także można powiedzieć, że w najmocniejszych momentach mojej ścieżki zawodowej był tam przy. Stary, to jest już... No, wystaw to sobie, nie? Że przychodzisz... Stalin miał, żeby go nie zastrzelili, wiesz, tam paru takich, ale nie dlatego chyba, że mniej płacą, to Stalin wysłał typa. Oj. Mniej. Ja pierniczę, ale mi teraz zniszczyłeś umysł. No. To już jest level dalej, to już jest wyżej niż... To jest dokładnie tak samo, no wiesz, no to jest trochę jak Popek i to nie Piotrek, który gra koncerty z Skype'a, nie? Tak. Chodziło o bardziej... No Hannibal Buress miał kiedyś taki dosyć dobry fragment o tym, jak jest taki, powiedzmy, raper, Riff Raff on się nazywa, to był taki, nie wiem, czy oglądałeś film Spring Breakers? Nie. W pewnym momencie James Franco miał takie złote zęby i taki ten, na roście Jamesa Franco Ross, jak on się nazywa? Jeff Ross był właśnie za niego przebrany. Strasznie długa pętla, niepotrzebna. Kwestia, że... Ale bez truizmu, także spokojnie. Tak. 15 odniesień. Ja jestem za to truistycznie zawsze musi być name check. Ale kwestia jest, że... Jak to słowo? Hannibal Buress mówi, że był na koncercie tego Riff Raffa, koncercie właściwie. Mówi, że to nie był właściwie koncert, bo on puszczał swoje utwory i po prostu stał na scenie, popijał alkohol i się dobrze bawił. Właściwie zapłacili ludzie, żeby zobaczyć, jak się bawi do własnej muzyki. I to w tym momencie, oczywiście Hannibal Buress, ponieważ jest geniuszem, to on właśnie, ja też bym chciał coś takiego zrobić. I w tym momencie puścił z odtworzenia swój żart i na puencie, wiesz, zaczął robić, zajebiste, jakby się mocno wkręcał. To teraz youtuberzy tak przyjeżdżają. Mm-hmm. Robią sobie, jest kolejka ludzi, stoją, nie wiem którzy, nie wiem ilu, ale słyszałem od paru organizatorów gdzieś tam, gdzie występowałem, że był jakiś youtuber wcześniej, stała kolejka młodych ludzi, on sobie robił zdjęcia, ale to nie tak, jak my sobie robimy po występach zdjęcia po prostu z ludźmi tyle, tylko stoi kolejka, ktoś tam odhacza hajs, się płaci za to zdjęcie. No kurde. Jest takie... Wow, on przyjeżdża, chwilę z nim pogada, robi sobie zdjęcia, zarabia hajs i spada. Już takie... Ale ja nie z playbacku przynajmniej. Jakby naszego jakiegoś dyktatora powiesili, to ja bym brał pieniądze za to, żeby zdjęcie z jego ciała. Stoi zalew. 10 lirów i twoje zdjęcie. A, 10 dolarów też byłoby całkiem spoko, nie? No głównie. Amerykanie jeszcze byli gdzieś tam na linii Rzymu. Ale jeśli dobrze pamiętam historię. Ale wracając do historii, bo widzisz, bo... A zwolnienie właśnie, bo ja... No. Tak, nie, jakby zacząłeś... Wiesz, no, z oczywistych względów też nie było już tych trójkowych występów, ale też pojawiły się inne takie formy właśnie dużych, naprawdę wielkich występów, jak właśnie stand-up show i tak dalej. A ty raczej pojechałeś po prostu w Polskę niczym Szymon Hołownia.
Właśnie, bo też chciałem zdradzić Państwu, że ja też będę kandydował. Nie, i nie, Bartek będzie moim szefem sztabu, tak jeszcze o tym nie wie. Waldka Nowaka cię wyrzucam z McDonald's. Wyrzucili Waldka Nowaka z McDonald's? Nie z restauracji McDonald's, tylko myślałem, Waldek Nowak. Był, wiem, ja był pierwszym, był tak. Tym Ronaldem. Ronaldem McDonaldem, Ronaldem, no. Tak, tym clownem. Tak, ja wiem i właśnie myślałem, że przez to, że on gdzieś o tym mówił, to go wyrzucili normalnie z Maca. Nie, zobacz, nie ma tak, że jest persona non Maca i on nie ma wstępu, bo to już jest smutne. I podjeżdża do McDrive'a z wąsami przyklejonymi. I chodzi, poproszę. I oni od razu po pierwszym zdaniu. Waldek, to ty. Waldek jest charakterystyczny. Bardzo charakterystyczny głos. Też muszę z nim porozmawiać, bo jego historie są niesamowite. O Jezu, ale jak ja słuchałem jego opowieści tam u Gawła, tak. To ja byłem w szoku. To jest doskonałe w ogóle. Życie jego jest piękne. Nie, to jest 10 żywotów splecione tak, w jednej. No jak on kiedyś opowiedział, że grał na 300 milionów Chińczyków, to tak. Mi to zniszczyło umysł. No nie? A, jeszcze tam historię o kalabryjskich jego konszachtach i tak dalej, albo... Jak będziesz miał okazję, to z nim porozmawiaj na temat, jak był na tych statkach rejsowych. Występował tam i no niemal, że sam sobie zrobił, wiesz, taką komedię, taką trochę frywolną komedię z lat 70., wiesz, gdzie tam z różnymi paniami naraz i musiał robić, żeby one się o sobie nie dowiadywały. To było w dawnych latach, że ciasne. Ale to jest, ja się no jeszcze opowiadany, tak jak Waldek potrafi. Ale wie, to Waldek jest doskonały, bardzo go pozdrawiamy serdecznie. No, oczywiście. Wiesz co, a propos tego zwolnienia, to no nie wiem, ja chyba od zawsze miałem tak, że ja nie lubiłem do końca tych dużych hal, mhm. Nie? To znaczy występ tam, wiesz, dla 5-10 tysięcy ludzi to jest zawsze jakaś przygoda i energia taka niesamowita, no, to naprawdę jest jak trochę narkotyk, ale wtedy wychodzisz, wiesz, masz 15 minut, uderzasz takim najmocniejszym tym, co masz i no i tyle, to jest jeb, szybka piłka, schodzisz, wiesz, duża dawka adrenaliny, duża dawka tej... Czyli to jest jakby koks, nie? Trochę, no. Tak. I wiesz, i to jest fajne... Podczas gdy jeżdżenie po salach to jest takie opium. w ogóle to, co mi się zmieniło przez ostatni, powiedzmy, rok chyba, to faktycznie zauważyłem, że też te małe kluby nie są aż tak cudowne i kochane, jak ja zawsze myślałem. Tak, to znaczy, chyba jest tak, że ten alkohol, który tam się pojawia i takie trochę szaleństwo, coś mi bardziej zaczyna przeszkadzać. Nie? To znaczy, ja no, bo też jeżeli masz, wiesz, no bo ty wychodzisz tam i chcesz coś konkretnego powiedzieć. Nie? I jeżeli spędzasz 15-20 minut na ustawianiu sali, że dobra, ci ten cicho, ten coś się odezwie. Tak, to trochę jest. Szczególnie wiesz, no w komedii ważny jest timing. Ja mam teraz aktualnie ten program taki dość dynamiczny i ja tam, wiesz, mam tak pozapinane wszystko na tempach i nagle, wiesz, ktoś coś rzuca i miałem tak ostatnio, że przed samą puentą ktoś mi tam coś tynk i ja... To jest takie coś, że nic z tym nie zrobisz. Oczywiście była jedna dziewczyna, która coś rzuciła jakieś hasło i fajnie mi się odbiło, bo to a propos było tego, co mówiłem, pobicie. No fajnie, ona weszła, ja jakby wiesz... Pobicie było też? Jezu, to między wierszami po prostu mu się wyrwało. No dobra, pobiłem kobietę, będę startował w wyborach. Jest parę takich rzeczy, o których się dowiecie tylko stąd, z podcastu Bartosza Zalewskiego. O, rany. Ale wiesz... Kobietę bić można akurat, to jest Polska. Ja wiem, bo to jest twój taki sztandarowy tekst na twoich koszulkach. Tak, na to jakby... Póki jesteś w czarnej koszuli, dobrze mu przesadzę. Albo robisz dobre filmy. Tak, ale nie, bo też widzisz, mówimy o tych małych klubach i tak dalej, ale to jest też taka siatka, że zdarzają się lokale świetnie przygotowane, które naprawdę mogę powiedzieć, że z wielką przyjemnością jest tam współpracować z ludźmi, którzy się nimi zajmują, ale też czasami ma się też wrażenie, że to jest jakby skok na hajs. Nie? I tak... Jest jakaś przypadkowość duża. No, że tak naprawdę masz człowieka, który trochę nie wie, ale by chciał, a to jest jedyne sensowne miejsce w mieście faktycznie, więc idziesz tam i on korzysta tylko z tego, że ma infrastrukturę, ale cała reszta jest naprawdę zrobiona bardzo niefajnie. Więc no wiesz, już też tyle lat jeździmy, że zaczynamy wybierać miejsca, które znamy, wracamy do tych miejsc. Dość szybko się te kontakty z ludźmi, którzy próbują kombinować, ucinają. Zresztą mamy taką siatkę już tych miejsc, właśnie takich sprawdzonych. Nie? I to jest fajne. Poza tym ja zawsze lubiłem też odskakiwać trochę w różne tory. Zrobiłem kryzys, napisaliśmy z Jackiem książkę, gdzieś tam maczałem palce w jakimś scenariuszu i te projekty po prostu mnie jarają. Nie wszystkie są udane, nie są wszystkie jakieś tam, wiesz, wow, nie wiadomo jak to tam wyszło, ale po pierwsze się uczę, po drugie
kręci mnie to, że wchodzę w inny świat i tam nagle jestem, wiesz, muszę się od zera odnaleźć i czasami coś przenoszę na pole stand-upu albo na jakieś inne jeszcze, to tak próbuję sobie żenić. Właśnie mam zawsze ten problem z tym, że w Polsce tak bardzo są odgrodzone od siebie komedia w teatrze, komedia na scenie takiej estradowej, komedia, wiesz, ta stand-upowa, filmowa i tak dalej, że tam nie ma tego przepływu ludzi, nie? Że jest kilku ludzi, którzy są świetnymi tekściarzami albo ludzi, którzy mogliby doskonale dopisać dialog do jakiejś sytuacji. Ktoś ma koncepcję filmową tego, ale nie, bo jest albo jakieś takie poczucie, ja to zrobię, ja wreszcie zrobię komedię życia w Polsce, albo nie, bo to trzeba komuś zapłacić, albo jeszcze z jakichś innych powodów nie ma tej nawet świadomości, że jest ktoś taki, nie? I potem widzisz, że niektóre rzeczy się kopiują trochę, ale się nie znają, nie wiedzą o sobie. Czy nie jest też tak, może to wynika z tego, że mówiąc już oczywiście z własnego doświadczenia, że gdy zajmujesz się z występem scenicznym, to ta gratyfikacja jest natychmiastowa. Ona nigdy nie jest... Co prawda wcześniej musiałeś włożyć tę pracę, ale to jest już jakby ostateczny ten litmus, to jest ten test, który sprawdza czy... No czy to się udało. To jest piękne w ogóle uczucie, jak wchodzisz, mówisz i oni się śmieją, nie? Jak nie działa, to dokładnie na drugi dzień możesz zrobić zmianę i wtedy sprawdzić, wiesz, i to jest ta ekscytacja. To tylko tu i mowy pogrzebowe. Chociaż tam, faktycznie nie wszyscy reagują, bo jeden jest bardzo oporny na jakiekolwiek. Wiesz co? Ale on takie miałkie żarty podnosi. A to chyba ku kremacji tylko ma sens, przepraszam. Moi ludzie się kremują głównie. Moi ludzie! Ale czy to nie sprawia, że też współpraca z osobami, które się zajmują tym, jest trochę trudna? Bo ja oczywiście będę bronił zawsze, ale też trzeba brać pod uwagę, że na przykład z punktu widzenia kogoś, kto, wiesz, inwestuje swoje pieniądze i tak dalej w jakąś produkcję telewizyjną, filmową. I jeżeli ma do czynienia z osobami, które, no bądźmy szczerzy, nie są przesadnie pracowite, bo tym się zazwyczaj stand-up charakteryzuje. Raczej przysiadywaniem 7-8 godzin na telefonie, a potem wyjściu i opowiedzeniu kilku rzeczy. Więc... Wiesz co, no i tak i nie, bo tak naprawdę trochę się to zmienia. I tak i nie mówisz, dobra. No, o Jezu, trzeci albo czwarty, no dobrze. To nie jest źle. Chodzi, no bo tak wrzucasz takie hasło, że i teraz tak się mam. Z jednej strony tak jest. Poproszę syntezę, 15 sekund. Tutaj działamy jak mnie Justyna Pochankę, kurwa. No to jest takie generalizacje, że to środowisko tam jest leniwe. No nie jest, bo są ludzie, którzy zapieprzają bardzo dużo i jakby abstrahując od tego, ile się, jakby jaką komedię kto robi, to po prostu... Masz gości, którzy naprawdę są bardzo, wiesz, intensywni. Jedni sobie zapisują rzeczy. Nawet głupi sposób pracy mój i Kacpra. Ja siedzę i zapisuję cały swój program, wiesz, od A do Z i właściwie potem tylko ten tekst przerabiam na mówienie. A to, co nie wejdzie, to Kacper mówi. A Kacper zapisuje hasła i sobie je, wiesz, przetwarza, opowiada, mówi i nie zapisuje tego tak do końca. I teraz... To w ogóle nie jest kwestia lenistwa czy pracowitości, tylko sposobu pracy. Niektórzy, wiesz, już ja widzę teraz mniej afterów wokół siebie, które się, wiesz, tak jak kiedyś parę lat temu. Ale to było w sumie najfajniejsze zawsze. Ale wiesz, to ciągle jest, bo są grupy, które sobie... Są grupy, no, tak. Nie Bartek. Nie będę tak jak to czasem wygląda. No więc właśnie, są, wiesz, gdzie after, albo są nawet sytuacje czy momenty, gdzie ten after jest zajebisty i siedzimy i melanżujemy i spoko, a potem nagle nadchodzi czas dobra pracy albo dłuższa trasa, albo masz dwa występy jakiegoś dnia i wiesz, że musisz iść spać, wiesz, o 10, żeby mieć siłę i energię, więc... A są ludzie, którzy są terminatorami i potrafią i siedzieć tak jak... No Rutek jest mistrzem, bo jeżeli chodzi o gale wielkie, to potrafi siedzieć do 5 rano, a potem jest, wiesz, jak skowronek pierwszy na nogach. No nie? Dobry metabolizm ma. No on jest taki, wiesz, i siedzi ich dwóch, jest Rutek i Lotek, dwie zupełnie inne struktury jakby ciała, wiesz, a funkcjonują. Flip i flop. Wiesz, i oni sobie, i to jest też profesjonalne, bo oni wiedzą, na co mogą sobie pozwolić i tak dalej. Poza tym, wiesz, no teraz jak poznałem chłopaków przy pracy, przy różnych projektach, no to widzę, że faktycznie ktoś rzuci hasło, trochę nie wie, zobaczymy i tak dalej, a są tacy, którzy, wiesz, sobie skrupulatnie kombinują, podsyłają pomysły i to jest takie bardziej zorganizowane, nie? Więc nie ma jakby jednego rodzaju pracy. Poza tym wydaje mi się właśnie, że coraz więcej ludzi, wiesz, jak widzę chłopaków, jeden bezalkoholowe piwko, drugi soki, trzeci dieta, czwarty na siłkę, wiesz, piąty i masz takie, że do tego to, wiesz, audiobooki, czytanie książek, wiesz, jest jakieś takie, no. Coś się zmieniło, że wszyscy leżą do góry brzuchem i jakby właśnie albo leżą tylko na górze jakichś tam używek, albo znaczy albo nie, bo ja to traktuję też jako element pracy zawsze dla mnie. Myślę, że w używce nie tyle samej, ale to, że
No, alkohol pisze historię, on właściwie potrafi. I narkotyki też tam, nie powiem, że to jest jakieś lustro przystawione, no czasami jest, ale kwestia, że... Ale ja jest... tego nie neguję, bo ja dokładnie to mówiłem w numerze 3 właśnie, tak. Że każdy tego kwasa gdzieś tam, jeżeli może sobie, wiesz, mi on dał inspirację nie tylko do tego, żeby napisać beat, ale żeby w ogóle otworzyć się na jakieś inne doznania, inny świat. Kwasem takim sparaliżowanym od pasa w dół, to może być dość intensywne przeżycie, nie? Byłeś tak sparaliżowany? Ja? Nie, no, jakbym był, to bym walił kwasem. Dobra. A gdybyś był, dobra, tak, ja usłyszałem, że... Taki dyspanser, taki jak mają chomiki, tak. Bym mocił kwasika. No ciekawe, jest jakbyś długo tak naprawdę. Czy potem nie chciałbyś po prostu sobie patrzeć przez okno? Do pierwszego posrania śmietę. No to co, 15-20 minut? Lepiej niż z pełną sprawnością kończy. Ale nie, no bo to oczywiście ciekawą rzecz, którą ostatnio usłyszałem w koszmarnym programie, jaki prowadzi Jerry Seinfeld, czyli Comedians in Cars Getting Coffee. Znaczy koszmarnym, bo Jerry jest... Ja nie widziałem 2-3 odcinki jakoś. Jak Jerry jest takim po prostu samolubem i samo uwielbiaczem. Jezu, on mówi komuś, że jesteś doskonały tylko po to, żeby on powiedział, nie, ty jesteś doskonały. No. I Jerry mówi, wiem. Oj. W ogóle jakby punkt widzenia na świat Jerry'ego jest dosyć wyjątkowy. Polecam ci. Jest chyba ktoś zrobił taką kompilację jego, że on święcie jest przekonany, że to jest wszystko po prostu... On to dokonał wszystko własnymi rękoma i on zasłużył na wszystko to, co jego spotkało i nie było tam żadnego przypadku tudzież tego. Nie ma oczywiście, wiesz, splotu zdarzeń, ponieważ wszystko jest zaplanowane ręką demiurga, którym jest Jerry Seinfeld. Ale wystarczy obejrzeć 3 odcinki z tego programu i masz taki, Jezu, człowieku, po co ty ich zapraszasz? Jeździ tym samochodem i opowiada, jaki jesteś doskonały, nie? No, to jeszcze jeden taki program przychodzi. Nie, oczywiście nie. Kwestia jest tylko, że był Eddie Murphy. Obejrzałem ten odcinek, no. Ten odcinek był ciekawy. Właśnie pytasz, kiedy wrócę do komedii, no słuchaj. Tak, to było też ciekawe, że Obama go pytał, kiedy będzie robił stand-up i wielu innych, ale właśnie twoje, bo to jest interesujące. Dla mnie Eddie Murphy, dla wielu chyba osób w Polsce, to też był jakby pierwszy special, który się widziało. Tak, no. Delirious, to jest do dzisiaj zwany też jako Deliriusz przez naszego wspólnego znajomego. Czy pamiętasz, kiedy go obejrzałeś? No dokładnie, pojawił się jeszcze jakby ten system sieci DC++, mm-hmm. taki podwórkowej, tak, jakiś przekazywał. Tak, no, to widziałem jakiegoś, patrzę, bo Eddie Murphy, ten z filmów, nie? Obejrzałem i przez po 10 minutach mówię, co tu się odbywa, i wyłączyłem. Nie byłem w stanie, to było tak... Bezlitosne to było. I tak wulgarne, i takie, wiesz, on wchodzi od razu, mówi właśnie o gejach i to jest takie bardzo na ostro. No to się akurat słabo zestarzało, ale... No ale wiem, i właśnie o to chodzi, że ja wtedy już miałem takie, co tu się... Tak. Ale potem jak widzisz, jaki to jest kurs, charyzma... Nie, no to jest rzeźnia, no. Po prostu jest to... No też prawda, że on w wieku miał wtedy 21 lat, to jest też niesamowite. No wiek... No Tomek Kołeski, no. No może, ucieknijmy, jak to mówią Francuzi. On był wtedy najmłodszym komikiem w Stanach. Tak, faktycznie. One, one, motherfuckers. You have to do one, one. Ale kwestia jest, że on tam powiedział dość ciekawą rzecz, że sam się jakby w pewnym momencie zorientował, że poszedł w te wszystkie filmy i jakoś też odszedł od tego, co mu sprawiało radość, a dużą zauważył, może pamiętasz, że to właśnie siedzenie z ludźmi, którzy podobnie myśleli, podobnymi rzeczami się zajmowali, te wieczory spędzone, gdzie umierało się ze śmiechu, bo trzeba przyznać, że no jak jest takie spotkanie czasem, gdzie po prostu wiadomo, to brzmi jak rykowisko, bo każdy chce włożyć swój najlepszy żart. Ale tam się osiąga takie rejestry za pomocą tego połączenia umysłów wysokie, nie? I to było dość ciekawe. Ja teraz też nie chcę powiedzieć, że teraz wszyscy komicy, jakich znam, to teraz siedzą, dyskutują, czytają książki i chodzą spać o 19 i piją, wiesz, tylko witaminy, nie? Absolutnie. No właśnie wiem, jak mają o 17 grania, no nie? Nie, chodzi mi o to, że w fabryce parówek, co to jest? Że ta świadomość też tego, jak to jest popularne, ile tych występów i do tego się dzieje i jakby, jak jest, to jest intensywne, pomaga o tym też pomyśleć tak ze względów bardziej zawodowych, ale faktycznie aftery, imprezy, spotkania, wymiany czarny myśli i tak dalej, no to w kryształach to myślę, że jest regularne. To nie, no to jest mega, to jest najdoskonalszy moment, wiesz, zderzenia tych właśnie niby takich samczych instynktów, takich, że każdy chce się wychylić z żartem, rozwalić, dopiec i tak dalej, ale to
Nie, no to wbrew pozorom znajduję zawsze jakoś takie koryto własne, gdzie chociaż dla osób postronnych to musi brzmieć straszne. To jest no ja widzę czasami, jak ktoś przyjdzie z dziewczyną, to nie? I, tak. I nagle patrzy tak, idziesz, że nagle jest, a widziałeś to, a słyszałeś tamto i takie są już branżowe hasła, to jeszcze ten taki pościg za puentą jest taki, Jezus Maria. Tak, takie... I też fajnie, że wszyscy się śmieją w tempo, czyli ha 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 ha. I masz dokładnie tyle czasu, masz, żeby włożyć. Żeby dokładnie wejść tak. Tak, fala się kończy i przy kolejnej amplitudzie musisz być na dole. Więc... No tak, i zawsze jak przyjdzie szybszy gracz od ciebie, to zawsze to w cień. Jak wiesz, w 1 z 10 nagle siadasz, twoje szanse minęły. Tak, teraz chodzą następnie. W sumie, faktycznie. Ale to też interesujące właśnie, bo na przykład jeszcze nie mamy takiej tego, ale wielu komików, którzy w Stanach Zjednoczonych zajmowali się właśnie komedią, potem przechodzą do prowadzenia takich programów jak 1 z 10, nie? Czy ty byś myślał, żebyś się oddalał z czymś takim? Bo przyznam, że 1 z 10 zawsze było, to jest moja wymarzona praca, ale to trzeba dojeżdżać do Lublina, a tego mi się nie chce za bardzo. Czy miałeś... Bo... Myślę, że to jest jedyne ograniczenie, ale jeszcze pan Tadeusz Nóg żyje i ma się dobrze, więc chyba... Z tego, jest... co wiesz. W momencie nagrywania. Już jest wysłany na niego wielki szczur z nożem. Ja bym chyba się nie chciał w ogóle wiązać z czymś, wiesz, z założenia na dłużej. Nie chciałbym założyć, że będę prowadził teraz 1 z 10 i to jest taka robota raczej, na którą masz nam 5, 10, 15 lat. Tak, zgadzam. Ja bym chciał po prostu, chyba że raz w tygodniu nagrywasz, sprawia ci to właśnie frajdę, jest pięknie i okej, ale... Prowadzenie takiego show, na przykład, jak kiedyś mieliśmy coś tam robić z jakąś telewizją i no właśnie, do tego uświadomiłem sobie właśnie nagle taką rzecz, że... To jest zobowiązanie. Ty wiesz, raz w tygodniu musisz tam być, to jest nagrywane na żywo i tak. Ja tak nie chcę, nie? Może jeden sezon tak się pobawić, zobaczyć jak to jest, ale spędzić tam 20 lat, to jest jakaś masakra, nie? Nie, no to jest też... Ty masz taki rytm ustawiony, wiesz, wszystko pod to, ja no nie wyobrażam sobie czegoś takiego. A z tego też wynikło, że, dlatego chciałeś się też zająć jakby serialem, który jest produkowany od dołu, z własnych jakby mocy przerobowych, żeby co, mieć kontrolę, nie po prostu kontrolę. W sensie, ja marzy mi się znalezienie i dzięki na pewno tej audycji coś takiego się znajdzie, bo to jest takie zasięgi, że spokojnie. Ty kurwa. Moje zasięgi obrażam. Moje nie, zasięgi. Właśnie uważam, że są jakby no, naprawdę niebagatelne. Dzwonię do stand-upedii. Do zasięgowni zadzwoń, żeby ci to podpompowali. Wiesz co, to wydaje mi się, że... Każdemu marzy się ktoś taki, wiesz, taki mecenat. Mm-hmm. Kiedyś pewien gościu powiedział, dawno temu zobaczył jakąś tam jakiś sketch, czy jakiś mój monolog i mówi, oglądałem już wszystko, co masz, stary, jak będę tylko kiedyś bogatym typem, to dam ci wszystkie pieniądze, jakie będziesz potrzebował, na co będziesz chciał. No, nie? No to jest dosyć poważne. No i dlatego ja już mam zamówienie do świętego Mikołaja na taką stary listę, tam są takie rzeczy, tak. Dostawy broni, hurtowie. Ale to było zajebiste, jakby złapał złotą rybkę i tak, jakie masz życzenia, ten gościu, żeby zaraz. Żeby był bogaty, dokładnie. Wow, ale wiesz co, to byłaby jego odpowiedzialność, jego problemy z hajsem. Tak. Ja bym chciał to dostawić. Jest dobry pomysł, bo to jest naprawdę dużo też kłopot posiadanie takich tych zasobów. Tym bardziej spróbuj wytłumaczyć Urzędowi Skarbowemu, że ci kurwa, od złotej rybki, dokładnie. Wiesz co, no, wydaje mi się, że no, każdy marzy o kimś takim, kto po prostu ma te pieniądze. I mówi, słuchaj, masz i działaj. Ja bym wolał, żeby kryzys został zrobiony z pieniędzy kogoś, po pierwsze nie z moich, a po drugie to byłyby zupełnie inne suby. Nie? My tam naprawdę tak kombinowaliśmy, robiliśmy jakieś bardzo symboliczne garze dla każdego, żeby to było takie namiastka pracy profesjonalnej, tak. Ale bardzo mi się marzyło, żeby to było, wiesz, zrobione w tempie, w czasie takim spokojniejszym, wiesz, trochę innym niż takie wariactwo. Oczywiście w tej wariactwie w tym jest też jakaś metoda, jakaś i ta pasja wychodzi, już poświęcenie dla projektu, no ale są momenty, gdzie naprawdę to już, wiesz, idziesz spać o pierwszej, drugiej, stajesz na piątą, już musi być na planie, nie? Były takie dni. No więc, ale bardzo bym chciał, żeby pojawił się jakiś inwestor, czy wiesz, stacja trochę, no kurczę, no tutaj znowu pojawia się Louis C.K., który dostał chyba od FX-ów, tak, czy od kogoś, informację, słuchaj. Tyle jest pieniędzy, bez rozliczania. Nie masz, i dokładnie, nie, nawet nie chcemy znać scenariusza, nie? Po prostu zrób tak, jak uważasz, bo na tyle cię cenimy, że chcemy, żebyś to zrobił. I teraz masz takie założenie, to wtedy mnie nie interesuje, czy przychodzi Polsat, TVN, wiesz, czy tam co, no może TVP by mnie interesowało, że nie, ale cała reszta, gdyby przyszła, to mam takie,
Jeżeli nawet to by leciało 23.50, mhm. bo to jest jakby pewnie, to jest to ich ryzyko, więc to puszczamy w nocy, ale jeżeli, albo na TV4, mhm. ale ja mogę to zrobić po swojemu i tak mhm. jak ja chcę, to jest ten układ z telewizją, który mógłbym zawrzeć, że mógłbym to zrobić. A tak mhm. poza tym, no to szczerze mówiąc, wolę wyłożyć swoje pieniądze, namówić swoich ziomów, żebyśmy to zrobili bardzo po taniości, ale właśnie z pasją, bo wtedy wszyscy patrzymy i oczywiście technicznie nie jest tak, jakbyśmy do końca chcieli, mhm. ale treściowo jest tak, że nikt mi nie powie, ta końcówka nie może być, bo widz nie zrozumie. Więc to daj mi, zaufaj mi, w sensie czy... nawet jak widz nie zrozumie, to ja się potem dowiem jasne. Od widzów. A czy czułeś tak poprzednio, że były jednak jakieś elementy takie, nie powiem, że nacisku, ale czy poprzednio... No wiesz, bo były przymiarki do programów, które... Nie, wiesz, to raczej było też... Nie, to tam... To było tam... tylko wyczuwanie siebie nawzajem, ale to oni było... nie mieli jakichś chyba... To było trochę wyczuwanie, to było też trochę też błąd nasz i ich. To znaczy oni chcieli... O, ich to był duży błąd. Wiesz, tam, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że oni byli bardzo otwarci. Producent był bardzo otwarty na mhm. to, żeby coś ze mną zrobić i chciał, żeby mi się dobrze pracowało, tak. więc założenia były... Tylko tak, ja wcześniej nie robiłem takiego programu. Ja wiesz, do tej pory robiłem tylko realizacje kabaretowe, gdzie grasz swój sketch w mhm. jakichś tam mnóstwie innych skeczy i to się nic nie ma żadnego wspólnego mianownika z tym, co widzimy w Stanach, czy tam gdzieś na Zachodzie, w tych wszystkich takich właśnie programach, mhm. nie? Więc ja tego czegoś nigdy nie robiłem. Jak wyszedłem z monologiem, to myślałem, że jak zrobię monolog 10-minutowy, to potem pościnamy, nie? Do 3 minut. Się okazało, że no nie, że lepiej napisać 3-minutowy taki, jak powinien być, bo jak zaczynasz ścinać, kombinować i tak dalej, to nie jest tak, jakby powinno być. No poza i tym... też lotka trzeba wziąć na barmana. No, więc właśnie. Było tam... To też jest... Nie, to, że ja nie wiem, w sensie, jak powiedziałem, no właśnie, w sensie, bo pamiętam, że ten pomysł był taki, że nie do końca wiedzieliśmy, jak to ugryźć. To był nasz pomysł i jakby oni też jak mi mówisz, że Lotek nie wie, jak coś ugryźć, to ja to nie mogę wiedzieć. Nie, to wiesz co, ja jakby... to zwalam na siebie, bo to na maksa byłem szefem jakiejś ekipy z zerowym doświadczeniem w pracy z telewizją aha. i w ogóle z tą formą telewizyjną. Nie? To nie jest tak, że tylko po prostu robisz to samo, co na scenie i tak. filmujcie coś, tam pokombinujemy. Nie? Wyszedł nam program pilotażowy, tam robiliśmy 1,5 godziny chyba było, mhm. a finalnie ścięliśmy to do 40 minut. No i wiesz, jak ścinasz i skracasz i ścinasz, to nie ma tych takich przebiegów. Nagle widzisz, czego tak. tego nie ma, albo kontekst, albo to, albo tamto tak. i to tak dalej. Nie? Więc trzeba mieć... Ja bym to zrobił trochę inaczej. Ja bym usiadł do tego teraz, wiesz, w jakiejś pustej hali gdzieś, potestował, wyjechał, zamknął się na miesiąc z kumplami, ponagrywał kilka takich pilotów, takich tylko dla nas mhm. i nauczył się tego, jakby wiesz, na żywym organizmie, jak to się robi. Jasne. Ale faktycznie musiałby być ktoś, kto nas jakby gdzieś tam ogarnie finansowo. I gdzieś... To jest zawsze problem, no, skąd wykitrać dzięki mimo wszystko, ale też jest... A ty nie chciałeś nigdy tak gdzieś uderzyć? Programu? Nie. No, nawet nie wiem, czy programu, tylko właśnie takiej formy trochę... Chciałem program naukowy prowadzić, ale to się chyba w sumie... A chciałem w internecie zobaczyć, czy w telewizji? Internetowej telewizji. Ale kwestia jest, że to skoczyło się na tym, że chciałem zobaczyć, jak bardzo jestem w stanie... obskurwiały montaż im powspuścić. Tego na przykład, jak miałem rozmowę z kimś, to miałem jedną reakcję od niego, czyli była przebitka na drugą osobę, ona na przykład kiwała głową i użyłem ją 94 razy. Co ty gadasz? Jak Ed Wood po prostu, zajebiście. Znaczy, wiedziałem już w tym momencie, ja się bawiłem doskonale przy oglądaniu tego, ale nikt prawdopodobnie inny. Więc to taki bardziej był vanity project. No i przepraszam wszystkich zaangażowanych, którzy poświęcili swój czas na to. A jak się nazywał gdzieś, to można... Nie, na szczęście nie jest nigdzie dostępne, ale może coś się tak, bo przyznam, stary, że... To brzmi bardzo dobrze. Wątpię, nie, to jest dosyć dziwaczny koncept. Włącznie z tym, że ja bardzo lubię montaż, którego uczyli podczas na lekcjach informatyki, jak się uczyli, jak robić prezentacje, na przykład tam w Office, w tych, nie pamiętam, jak się nazywał ten, do prezentacji, ale te wszystkie takie prezento. Nie, dobra, nieważne. To nie jest ten, ale kwestia jest tylko, że te wszystkie, wiesz, takie wipy szerokie, nie? I te wychodzenia z środka i tak dalej. PowerPoint. Przepraszam, ale musiałem cały czas... Klasyczny montaż PowerPointowy, to jest mój konik. I dlatego wszystko tak wygląda, że ja decyduję o tym niestety, dlatego swoje specjalne nie daję sobie do cięcia. Ale jakbyś miał specjalne sobie zrobić, też byś go tak pokombinował? Nie. Bo ja rozumiem, że mnie to cieszy, ale to jest tak samo, jak wiesz, potrzebujesz tej zewnętrznej, na przykład w twoim wypadku ty jesteś montażystą, czy...
reżyserem? Nie, jestem powiedzmy tam reżyserem, ale jest tak, że montażysta podrzuca swoją wersję i tak. Wtedy się spotykamy i dyskutujemy, co mi się podoba, co bym zmienił ewentualnie, czy mamy jakieś inne ujęcie. Mhm. Bo po prostu każdy, kto jest troszeczkę poza, ma to spojrzenie świeże, więc jemu się wydaje, że to jest jedyna droga, a nagle to nie musisz być nie wiadomo kim, tylko może być, a jak być z lewej strony, a źle, dobra. No tutaj, nie, to się bardzo przydaje, bo pierwotne jakieś takie wprawki robiłem sam i to było... W mojej głowie to miało sens, tylko wiesz, to jest też, optyka jest bardzo dziwna, bo jeżeli widzisz siebie mówiącego w tamtym kierunku, to ja nie mogę, nie wiem, czy też tak jak siebie oglądasz, to nie wracasz do tego momentu, jak to mówiłeś? Tak. No. I ja też czuję stres, który jest tam i dlatego nie jestem w stanie dość... No tak, nie jest obiektywny w tej sytuacji. Kompletnie. Nie? Może po paru latach coś widzisz, że faktycznie już nie pamiętasz tej emocji, no to faktycznie. Nie? Może, jeżeli bym teraz do tego podszedł, ale odkopałeś może kiedyś jakieś takie swoje nagrania sprzed lat stand-upowe? I... One są na YouTubie, ciężko tego nie odkopać. Nie, ale jakieś takie, które nie zostało ujawnione. Jest jedno chyba takie. Znaczy, no oprócz tych takich, które gdzieś tam sobie testowałem materiał i tak dalej, ale jest taki, mam swój pierwszy występ stand-upowy z powiększenia jeszcze. O Jezu, mam to. Ja pewnie gdzieś to kiedyś wrzucę z takiej po prostu czystej rozkoszy, zobaczenia, no jak to było straszne. No tego by się przydało. Myślę. No może, no, to jest dobrze. No to chyba niedługo będzie, nie? Tak. No teraz będzie, ile? 10 lat już, 10 panie. Lat, no. Dokładnie, no. Ja, no. I no. Kasper, pamiętam, zawiesiłem się, bo to wiesz, pierwszy raz człowiek jest bez dresów, bez tych kostiumów, gada, światło świeci, masz taki, Jezu. Ja tak zawiesiłem się i Kasper znał całą moją rozpiskę, siedzi na widowni i mówi, to powiedz coś o domofonach. Czy nawet, a może coś o domofonach, coś takiego, wiesz, subtelnie, ale bardzo wprost. Tak. O, i domofony a propos. Ty, a ty chciałeś właśnie, bo ty masz takie pociągi do właśnie naukowych, takich rozpinek do tych wszystkich rzeczy. Nie chciałbyś zrobić takiego programu właśnie w internecie? Nie. Gadałem. Taki bardziej popieprzony Radek Kotarski. Wiesz co, jakby okazało się, że jednak Ziemia jest płaska. Ciężko z tym dyskutować, więc druga strona wygrała. No jakby koniec, jakby szachmat i do domu, nie ma co więcej robić. Ale mnie to o tyle ciekawi, że właśnie... No dobra, to byłoby, byłoby zajebiste to, z tym twoim szaleństwem. Nie, to się źle odbija, bo ja mam twarz kłamcy i po prostu nie jestem w stanie ty powiedzieć... Ty kłamcą po prostu. No, ale to nie powiedziałem nieprawdy. No, tak. Niezwykle kłamca, mam twarz kłamcy. Ale chociaż są najlepsi, właśnie mają prawdomówną twarz i na tych trzeba uważać. Ale chciałem poruszyć, dlaczego, bo widzisz, wszystkie te oddolne jakieś koncepty wynikają z tego, że są platformy, na których można udostępniać swoje nagrania i za tym idą też oczywiście wyświetlenia, też czasami pieniądze. Czy ty jednak byś w przyszłości wolał, żeby taki special swój następny wydać gdzieś w takim formacie właśnie poważniejszym, pod tytułem porozmawiać z Netflixem, ewentualnie z Playerem, albo... A, Player to jest niedoścignione marzenie. Tak, nie każdy jest w stanie dogadać. Ale jak jesteś w HBO, to może wtedy cię zauważył na Playerze i wtedy gdzieś tam jakieś 3 minutki, wiesz. Wytną. Tylko musisz ściągnąć wtyczkę Silverlight. Tak. Bo jest kurwa 2002. Ja pierdolę. A wiesz o co chodzi? Jest coś po prostu. Możesz Netflixa w dżungli wcisnąć i on działa. A tam po prostu. A wiesz, że to ja nie chcę tutaj za dużo teorii spiskowych, ale po części to wygląda na to, że... Żydzi. No to wiadomo, ale to już... goes without saying. Ale fajnie, bo ostatnio też padło to samo na strefie, jak to... No nieważne. Bo tu będzie przewijający się temat w niektórych podcastach, jak ja szepczę tak do mikrofonu Żydzi. Ja zauważyłem, że w Polsce dobrze rezonuje wezwanie do tego. Ale... Ja sam to zbieram lajki, tak żeby... Kwestia jest, że pamiętasz, że była taka firma Procom. Ja nie wiem, no pan Krause, który już... No nie ma go już z nami chyba. Ale on wygrał ten słynny przetarg na cyfryzację zleconą przez tego. I jednym z elementów było to, że praktycznie wszystkie rządowe strony korzystają z playerów absurdalnie zapóźnionych. I ja się boję, że to jest efekt tego ustawionego przetargu sprzed lat. No oczywiście o złych się nie mówi. Przepraszam, o martwych się nie mówi. No to wyszło, stary. To... O ja... To jest główna zasada tych właśnie przemów pogrzebowych. O złych się nie... O, przepraszam, to ani słowa. Nie, ale... To jest bardzo ładne zdanie do takiej przemowy. No. Ale może dlatego one są wszystkie takie zapóźnione. O, oczywiście, zrzucając to na bok. Wiesz, to ja myślałem o tym. Właśnie myślałem o tym dlatego, że widzę, co się dzieje na YouTubie i mam wrażenie, że ja wiem, jak bardzo ludzie teraz, którzy korzystają z YouTuba i sam korzystam, ale
Mam wrażenie, że to jest niekończący się festyn, to znaczy wrzucasz tam program i trochę jakbyś wszedł na scenę w centrum wsi gdzieś, czy nawet miasteczka i grał, a tam się dzieje, leje się piwo, cały czas ktoś przybiega, tam jest karuzela, tutaj ktoś strzela na strzelnicy, tam komuś kradnie portfel, jest mnóstwo bodźców i ty stoisz z piwkiem. I przechodziłeś akurat ze strzelnicy, prawda, do dmuchanego zamku, ale nagle jakiś typ biega po scenie, więc mówisz, i wychodzisz, nie? I ani nie obejrzysz całości, ani w ten, to jest taki moment, tak jesteś budką, elemencikiem w tych milionie okienek. Jasne, dlatego może też najlepiej klika się rzecz, która jest dosyć taka strawna w krótszych fragmentach też, bo jakkolwiek jest, może być długa, ale tak, chodzi o to, że to ten zamknięty fragment jest podany z energią, jest podany szybko i właściwie nie bez jakiejś taryfy wstępnej. Wiesz co, no, ja mam też tak, że ostatnio mój program numer 3 był jednym z 10 najbardziej tam oglądanych filmach na YouTubie w Polsce tam w 2019. Jakoś tak. Przepraszam. Tak. I ja się zapytałem tego gościa, który mi ogarnia YouTube'a, dlaczego, bo nie miał tak wcale dużo wyświetleń i tak dalej. I on mówi, że tam ten algorytm oblicza mnóstwo rzeczy. Tak. Między innymi ten cały watch time, czyli okazuje się, że... Po polsku to czas zegarka. Tak, to jest taki czas zegarka. Każdy ma swój. Dokładnie. Ale jest coś takiego, że moja widownia, według tam tych różnych statystyk i tak dalej, jest widownią, która po pierwsze jest starsza niż tam 16-20. Oni bardzo często oglądają to, nie mówię, że wszyscy i tak dalej, ale zdecydowana większość ogląda to na smart TV, na wiesz, komputerach, czyli to nie jest na telefonie, gdzieś tam w biegu i tak dalej. Pijąc whisky, paląc cygara. Wiesz co, czy ciebie ogląda ten ludzi w Monopoli? Jeden, to jeden, dokładnie. On bardzo ten wąsaty w kapeluszu. Wąsaci kapitaliści zasiadają. Ale nie, bo algorytm jest rzeczywiście skomplikowany i... Nie, ale to właśnie jest mnóstwo tych bodźców, które po prostu dają obraz kogoś mniej więcej, kto tam jest. I skoro ja mam taką widownię, gdzieś tam można sobie po prostu wyliczyć technicznie, to mam wrażenie, że może moglibyśmy się wszyscy gdzieś przenieść w bardziej ustronne i ciche miejsce, no nie? Jasne, gdzie sprzyja to raczej konsumpcji takiej, nie powiem, bo to dalej jest konsumpcja, no ale... jest konsumpcja i też mój program to nie jest, wiesz, teraz będziemy się tutaj napawać poezją, i to, absolutnie nie, tylko po prostu chodzi mi o to, że ja zawsze lubiłem troszkę gdzieś obok, gdzieś tam właśnie i nie musimy, to nie wiesz, mi tam 3 miliony w lewo czy w prawo wyświetleń już nie robią, bo to nie chodzi o miliony wyświetleń, tylko po prostu chodzi o jakąś grupę, którą sobie chcesz stworzyć wokół siebie, którą chcesz spotkać potem najczęściej, najlepiej na żywo w mieście, bo ktoś nie miał okazji być na programie. Wiesz, to tak zaczynał? No. Hitler? No i widzisz, i teraz wszyscy o nim mówią. Bardzo znany. No błagam cię. Ja grałem ostatnio, występowałem, nie lubię sformułowania, grałem, ale właśnie w gdańskim bunkrze, to tak właśnie wspomniałem, że niektórzy źle kończą. A miałeś tam taką, że musiałeś wejść zagrać z tym śmiesznym wąsikiem, czy coś? Nie, ale powiedziałem, że mój pradziadek właśnie bardzo, bardzo źle, bo popełnił samobójstwo w bunkrze. Ponoć! A tak naprawdę właściwie zwiał do Argentyny, żeby nie płacić alimentów do mojego ojca. Dokładnie. Wołowina argentyńska przychodzi regularnie na święta. To się cieszy. Ale faktycznie jest, może jest ten czas, bo jakby no, kiedy nie, indziej, tylko no, też nie ma odzewu z drugiej strony. Nie jest też wiesz tak. Co? Właśnie dzisiaj, właśnie dokładnie godzinę temu, no godzinę temu to już rozmawialiśmy, ale rozmawialiśmy. Tak. Wolę to powiedzieć. Nie. Rozmawiałem z człowiekiem, który planuje budowę takiej platformy. Wieczorek. I przekonywał mnie, żeby pożyczyć pieniądze. Ale jakby od zera? Czy... Wiesz co, na razie nie mogę za bardzo mówić o dobrze, tym. Nie, ale będzie miejsce, czy może być miejsce, gdzie... To nie będzie Netflix czy wiesz, HBO, ale będzie coś, co bardziej się będzie zajmowało rynkiem lokalnym też. I jest szansa, że pojawi się miejsce, w którym po prostu możesz się pojawić i już. Nie? W Stanach Zjednoczonych coś, co w sumie od dłuższego czasu postulowano, czyli ten All Things Comedy, który jest takim konglomeratem komediowym. Wiem, że to jest brzydkie słowo. Bardziej bym go nazwał takim... Komediowe to jest całkiem ładne słowo. Ja bardzo, bardzo lubię. A, można tak knajpę nazwać. Nie, oczywiście pozdrawiamy tam cały staw. Kwestia jest, że jest to właściwie z jakiejś takiej inwencji twórczej tam Billa Bera i osób związanych z Los Angeles i tamtejszą grupą komediową i oni teraz sami wydają swoje specjale.
produkują je i również wydają właśnie przez własną stronę i coś, co abstrahując od jakości, bo nie wszystkie tam są jakieś tam rzeczy też, ale starają się, żeby wybić właśnie jednego jeszcze pośrednika, którym jest w tym wypadku na przykład załóżmy Hulu albo, albo Amazon. Tu też chodzi o to właśnie, że pośrednik jakby kwestią jakby też może być finansowo, ale przede wszystkim jest tym takim kimś, kto ci wyznacza zasady i YouTube na przykład będzie coraz bardziej szedł w obcinanie zamykanie i takie ułagodnianie YouTube'a. No on jest jednak bardzo otwarty dla wszystkich, co oznacza też, że zazwyczaj najbardziej poszkodowani są najmłodsi jego uczestnicy. Tak, ale to właśnie i tak teraz też takie są plany. Już teraz właściwie ten żółty dolar robi wiesz, zniszczenie i spustoszenie wśród chłopaków, którzy tam wrzucają swoje programy. Żółty dolar to się, to Juan się nazywa. Nie, albo to strasznie rasistowskie, przepraszam. Ja nie robię takich żartów, ale po prostu wisiało to. A czy twoje córki na przykład już oglądały twoje speciale? Nie. To nie. Będzie ciekawy moment, jak obejrzą. Tak. Nie wiem. Znaczy, plus jest taki, że jakby nie musisz się obawiać, bo tam nie ma jakichś tych, że karma wróci, wiesz, w jakichś potwornych... Nie, ja też ja bardzo będę starał się wychować swoje dzieci w takim duchu, żeby jednak to... Czyli popka będziesz puszczał. Wiesz, to jest dobre wprowadzenie, dokładnie, żeby rozwalić mózgi i potem łatwo w te rozwalone mózgi coś tam wpychać. Dokładnie, dziel i rządź. Ale no, to będzie ciekawe. Ja właśnie mam tą scenę w kryzysie, gdzie ja rozmawiam ze swoją córką i ona... To jest jakiś To jest oparte na prawdziwym życiu? Nie, to jest oparte o mój jakiś mały lęk. Jasne. To znaczy, wiesz, mówię o kimś, jest tym, wiesz, moja żona, która kontroluje to, co ja mówię. Ja mam jeszcze mózg i mam paru przyjaciół i tak dalej, którzy znają mnie i moją rodzinę. Więc gdzieś tam nikt jeszcze nigdy nie powiedział, stary, coś tam przesadzasz. Aha. Była jedna osoba, która powiedziała, że jak tak można, ale to potem moja żona obejrzała, powiedziała, ta osoba nie ma dzieci, wyluzuj, jakby nie ma tematu. Więc wiesz, to... Ale i tak zderzenie, to jest to tak samo, jak każdy z nas mówi o swoim bliskim, to no, zderzenie tego bliskiego z tym materiałem albo nie następuje, więc ta osoba nie ma świadomości, co się dzieje i wtedy masz ten taki gdzieś niepokój z tyłu głowy, że co będzie. Albo jak się zderzy, to masz dwie reakcje. Albo jest wstrząśnięty i nie chce się odzywać i wtedy nie możesz przyjechać na Wigilię do rodziców. Albo ma luz i jakby spokoj się bawi i tak dalej. Ale gdzieś to wydaje mi się, że warto, żeby wiedziały, no, co robią. No nie, no to jest jednak duża część twojego życia, więc tak, jakby ciężko, żeby... A też nie do końca jestem w stanie się oderwać od tych tematów, bo to jest też duża część mojego życia. Nie? Ja chcę być autentyczny, chcę być sobą na tej scenie. Wierzę, że mówię nie tylko o tym, że mnie, wiesz, dzieci wkurzają, bo jakby wiadomo, że to jest jakaś ta baza do żartów i tak dalej. A mówię tam, staram się gdzieś tam troszeczkę bardziej tak ogólnie. Poza tym, wiesz, rodzice się najbardziej składają na tych żartach. Nie? Przychodzą, mówią, Jezu, stary, ja mam to samo, ja myślałem, że jestem walnięty. Okazuje się, że wszyscy tak mamy, więc gdzieś tam to jest taki moment, wiesz, oddechu i jakby... Sosnowcu taka. O Jezu. Tak, właśnie. Mama Madzi mówi, zainspirował mnie pan. Mam jedną sprawę do załatwienia. Do widzenia. A wtedy mi była znana. I łokciem do mnie. Łokciem. Jezus. Ale nie, to faktycznie. Widzisz, to też dobrze, że mamy już ludzi, którzy przychodzą tam i są w stanie... To jest coś, co powiedział Stuart Lee, że on właściwie w swojej tam książce napisał bardziej, że on jest bardzo wdzięczny wszystkim ludziom, którzy jakby zainwestowali raz, że pieniądze w bilet, ale dwa, że oddali swoje dziecko jakimś obcym ludziom, jakimś naćpanym nastolatkom, żeby się popatrzyli na nie, czy się nie dławią, żeby przyjść posłuchać, jak jakiś koleś opowiada i wtedy, żeby ich nie zawieść, to on się czuje też zobligowany, żeby za każdym razem ten wieczór był porządny. Ale nie czujesz czasem... W ogóle to nie masz takiego wrażenia, że pojawiasz się w miejscu i ci ludzie... Każdy komik to ma, bo jeżeli, oczywiście może być tak, że masz przypadkowych 6 widzów, bo akurat weszli do knajpy i jesteś totalnie nieznany i tak dalej, ale generalnie czy masz tych widzów 5000, czy masz tych widzów 12 czy 50, to tam są ludzie, którzy czekają na to tydzień, miesiąc, mają bilety do lodówki przyczepione, wiesz, jarają się tym. Ja pamiętam, jak byłem albo właśnie... To bardziej twoje doświadczenie niż moje, ale jakby jeżeli ktoś poświęca mi swój czas... No właśnie, to... stary, no ale wiesz, to nieprawda. Czasami czytam komentarze też u ciebie właśnie, czy po podcastu, pod materiałem, czy coś. No masz swoich fanów. Naprawdę czytasz? O Jezu, wiesz, przeglądasz, bo sprawdzasz zawsze, jak to jest ciekawe wygląda. W sensie. Szczególnie, że ja już nie mam komentarzy u siebie, więc swoich je czytam. Dobrze. To... Ale chodzi mi po prostu o to, że no, każdy z nas ma takich, wiesz, swoich ludzi, którzy bardzo chcą cię zobaczyć i się cieszą i przyjeżdżają. Niektórzy oczywiście przyjadą. Mój syn na przykład. Jest bardzo...
wiesz, ale są ludzie, którzy potrafią przejechać 200-300 kilometrów, zrobić wyprawę wokół tego całego występu. Jak ja jechałem na Louisa, wiesz, do Holandii i cały urlop planowałem, żeby być, wiesz, i zobaczyć go, nie? Chodzi mi o to właśnie, że ktoś wychodzi na scenę i ty nie możesz się doczekać, patrzysz, jesteś, wiesz, serce ci rośnie, ta energia jest... Ja tak też miałem z Biszem, jak pierwszy raz, wiesz, to jest Bisz, widzę, jak wchodzi, a, i takie szczęście, nie? I jeżeli... wtedy sobie uświadomiłem, to był pierwszy raz, jak go zobaczyłem, a to był, no jest gościu z Bydgoszczy, z którym się skumplowałem finalnie, jakby jesteśmy kumplami, ale wtedy był dla mnie takim, wow, i wszedł, i ja pomyślałem sobie, dokładnie wtedy, a robiłem to już, wiesz, to było 6 lat temu. Tak. Uświadomiłem sobie, że jeżeli dla jednej osoby na całej sali jestem kimś takim, chociaż że on przed, a Belard, wiesz, no to stary, to trzeba wypróć sobie flaki, wiesz, żeby dać, a nie możesz powiedzieć, dobra, już tam, Ola, nie, już zaraz do domu, nie? Przyznam, że trochę mnie to załamuje czasem, jak słyszę, że wiesz, że to jest kolejna rzecz, nie? Że trzeba być mimo wszystko wdzięczny losowi, bo to jest dosyć nieczęsta przypadłość i przypadek, że można się zajmować czymś, co się naprawdę kocha i są ludzie, którzy chcą to obejrzeć. To tak, no maksa. I oni cię utrzymują, wiesz, oni dają ci chleb, wiesz, posmarujesz tym pasztetem, co ja dzisiaj przyniosłem i potem będziesz jest po prostu na chleb, sobie... coś do chleba. Dokładnie. Moje ulubione sformułowanie. No ale, jest to dzisiaj. Ale tak jest. No i to jest... No jest, tak jest. Ale tak jest, w sensie, że bardzo też często o tym zapominamy po prostu, nie? I nie, no jakby to... taka głupia rozmowa właśnie o i takie sobie przypomnienie jest czymś, no, no to wydaje się, że za rzadko to robimy. No zdecydowanie możliwe, że jest, wiesz, wiele rzeczy się bierze za pewnik i dopiero w momencie, kiedy to one zaczynają erodować i gdzieś tam pod wpływem tej wiecznej entropii jakoś tam znikać, to też się orientujesz, że właściwie miałeś dobrze, nie? Ale to no, czasem też strata jest potrzebna, żeby wiedzieć, co się miało. Tak mi się zdaje. I właśnie do tego chciałem przebić, bo wraz z, że no, jeżeli wiesz, kapitalizm, w jakim sobie żyjemy w tym momencie, on żyje od eventu do eventu. On potrzebuje jak najwięcej, jak najbardziej rozbuchane. No tym takim rozziewie, którym mówiłem wcześniej, no to jest już powolna rzeczywistość, która się tutaj u nas też usadawia. Czy sądzisz, że gdzieś ta bańka, która jest już taka nadmuchana, ona może pęknąć w najbliższych latach? Jeśli chodzi o stand-up popularność, tak? Stand-up. To, że już więcej ludzi nie przyjdzie, że zaczną... Myślę, że albo że oprócz takich, wiesz... pewnych hitów w formie, wiesz, kolejnej gali, to już absolutnie jako przykład przywołuję. Jasne, no. Że właśnie pewne elementy stałe, czyli ta ekstra klasa będzie, a reszta będzie klepać biedę. I się zabawić. Mi się wydaje, że to jest bardzo cały czas płynne. To znaczy pojawiają się cały czas nowi komicy. Nowi ludzie mają miliony wyświetleń. Ostatnio pojawił się Mateusz Socha i Piotrek Szulowski i oni mają znowu miliony wyświetleń. Ich sale się zapełniają i pojawiają się następni, więc to nie jest tak, że tam jest zamurowane, wiesz, była Belard, potem był, wiesz, i Kacper, i Kaśka, potem właśnie był Lotek i Pacześ. A Belard to ty. No, ale wiesz, podaję taki przykład, że są takie tam i że już nic nie, bo za chwilę właśnie pojawia się Socha i Szulowski. No, ale to mówimy chwilę... o tych właśnie 5%, czy tam 1%. Ale to chyba tak wszędzie jest tak naprawdę, tak? Że no, to nie jest tak, że teraz nagle wydaje mi się, że wszyscy, wiesz, ludzie, którzy mają, wiesz, działają w branży gier, po prostu są, wiesz, wydają cyberpunka, nie? Z Keanu Reevesem. Wydaje mi się, że dokładnie masz tak, że zawsze jest jakiś czubek, jakieś góry, no to kolejna taka rzecz, ale tak po prostu jest. Oprócz gór stołowych. No tak. No. Pytasz, czy będziemy kiedyś górami stołowymi. To jest moje, tak, wolałbym równinę Himalajską. Wydaje mi się też, że wiesz, pojawiają się cały czas nowi odbiorcy, mimo wszystko, no, na moich widowniach, no, tam gdzie występuję, prowadzący zazwyczaj pyta, kto jest pierwszy raz i klaszcze stary pół widowni, że jest pierwszy raz. Super. Więc z jednej strony to jest niewiarygodne, że ciągle pojawiają się nowi. Oczywiście oni, nie wiem, przyszli od innych komików, jednym się podoba, drugi odejdą, wiesz, no, różnie to bywa, ale po pierwsze, to jest cały czas płynne, komity się zmieniają. Tak. Nie? No George Carlin jest przykładem gościa, który, wiesz, w jeansach opowiadał studentom o tym, jak pies liże jaja, a na końcu oczywiście jak też miał takie tematy. Psa. A potem opowiadał, wiesz, o politycznych tematach, czy takich bardzo zaangażowanych. Więc po pierwsze, my się zmieniamy, pojawiają się cały czas nowi odbiorcy. Na pewno jest tak, że to się, wiesz, gdzieś krystalizuje jakaś grupa, ale po pierwsze, nie wierzę, że nie da się
Wiesz, nagle Błażej Krajewski jednym strzałem dostaje się do miejsca, gdzie po prostu sale się zapełniają, bo ktoś zobaczył filmik o Iwonie i 15 minut załatwił mu robotę. Iwonie księżnicy Burgunda. Tak, dokładnie. Bo tak Błażej czytał kiedyś. Więc ten audiobook strzelił w milionach po prostu. Nowy Gustaw Holub. Więc pozdrawiam Błażeja jeszcze. A ty myślisz, że to już jest tak, że wiesz, się zamuruje? Ja myślę, że chyba będzie tak, że ten wzór angielski chyba będzie wprowadzony, gdzie się pojawią rzeczywiście kluby komediowe, bo nie ma to jeszcze, w muzyce nie jest to tak mocne, ale myślę, że pojawią się tutaj kilka bystrych osób, które zauważy, że w każdym większym mieście jesteś w stanie zrobić produkt komediowy, czyli coś zauważysz, że byłeś na tych wieczorach, że tam tak, są, tak, tak. Na przykład jak są to takie po prostu comedy night, to są mordercy, ci co tam wychodzą, to są typiary i typowie, którzy po prostu trzask, jesteś najebany, jesteś na wieczorze panieńskim, nie masz, bawisz się dobrze i ja to rozumiem. I to będzie jakby ten element biznesu. Będzie oczywiście ten event, którym będzie jakaś tam coroczna gala, trasa, jakkolwiek to nazwiemy. A cała reszta to będzie już powolne osuwanie się właśnie w ten taki, w te nisze, które też dadzą zarobić, ale to nie będzie... A nie wydaje ci się też, że jest... To też jest ładne na swój sposób, bo będzie można i również, jeżeli jesteś zainteresowany, żeby zająć się w tym zawodowo i zawodowo jako zdolność, to będziesz w stanie mieć z tego duże pieniądze. Jako osobowość, powiedzmy, która jednocześnie jest elementem takiej trasy, takiego eventu, będziesz miał oczywiście szansę zarabiać, no i też jakoś realizować się w formie... No ale właśnie, bo pytanie, jakoś realizować, to no, wiesz, w Londynie jak byłem na... Był Bill Burr albo Dave Chappelle wcześniej parę lat i oni tam grali dla sal, kilku sal, po 4-5 tysięcy ludzi, nie? Zgadzam. Chris Rock 25 tysięcy, chyba z dwa występy miał w Londynie, po 25 tysięcy każdy. Ale też jest Doug Stanhope na drugi dzień, w drugiej części Londynu i gra na sali dla 2000 ludzi, nie? Ja nie sądzę, że teraz Doug Stanhope musi pożyczać, wiesz, pieniądze gdzieś tam, nie, i kombinować, że hobbystycznie robi. Chociaż, kurwa, ja nie wiem, jaki on musi być z pieniędzy. On nie ma dzieci i on wydaje tylko, on nie wali kokainy, nie? Więc to jest no tam mega. Gruby wódę wali, no nie? To jest niesamowite, że on dalej pije. Tak, to jest taki oldschoolowiec po prostu. Ale wiesz, to masz gościa, który tak naprawdę jest niszowym komikiem. To nie jest jakiś top, wiesz, i tak dalej, ale masz gościa, który po pierwsze ma bardzo dużą bazę swoich takich fanów, bardzo oddanych i takich, którzy do niego przyjadą, wiesz, no okej, może z tego okręgu londyńskiego przyjdzie 2000 ludzi, ale tak naprawdę to jest 2000 ludzi, którzy się stawiają, wiesz, no, tak. My kiedyś mieliśmy takie, no kiedyś tam, oczywiście ja wiem, zaraz żart pójdzie a propos kabaretu, ale mieliśmy tak, że kiedyś tam jeden z organizatorów... Nie, ja nie mam żadnego żartu o kabaretu. No ja wiem, i kabarety też nie miały żadnego żartu. Ja wiem. Chodzi mi po prostu o to, że kiedyś organizator, który właśnie robił mnóstwo tych imprez, powiedział nam, że jesteśmy takim kabaretem, który nie ma takiej dużej widowni, jak kilka takich topowych wtedy, i że które grają na halach i w ogóle, tak. Ale była sytuacja, ile razy gdzieś tam ogłaszał, że będziemy. Ludzie albo mogli wziąć urlop, zwolnili się szybciej z pracy, bo była taka godzina, nie taka, przyjeżdżali kawałek dalej. Wiesz, jakby trochę więcej mogli poświęcić, żeby przyjechać, bo byliśmy rzadziej. I oni, wiesz, to był taki stały trzon ludzi, którzy z nami byli bardzo długo i bardzo, wiesz, tacy. A nie zdziwiło się, że przyjeżdżałem jednym autobusem i z opiekunem? I w jego koszulkach? I wszyscy mają takie czapeczki ze śmigiełkiem? A były też kabarety, które, wiesz, miały taką masową widownię, która po prostu mówiła, o, będzie bajm, albo będzie to, a zobaczymy, a jak jest ciepło, to wyjdę, a jak jest deszcz, to nie wyjdę, to może kiedy indziej, wiesz. I wydaje mi się, że chyba naszą robotą jest stworzenie więzi z widzem. Jeżeli go szanujesz i on jest widzem, który nie pisze do ciebie, jestem twoim fanem, kryzys jest chujowy. Jesteś moim fanem, wiem. Wiesz, jeżeli ktoś... A to ja pisałem akurat. No ja wiem, dlatego tu już pierwsza część była kłamliwa. Ale chodzi mi o to, że jeżeli masz, wiesz, budujesz sobie z nim relacje, ufacie sobie i nie zawodzicie się nawzajem, to się nie zawiedziecie dalej. W sensie to jest jakiś związek. Tak robi Kabaret Hrabi od lat, kabaret potem wcześniej. Kabaret Hrabi od lat jeździ co roku z nowym programem po tych samych domach kultury, nie pcha się w telewizję, nie jest błyskotką, nie jest
masowym, nie gra na halach, szanuje swoich widzów, robi naprawdę taki show dla nich. Dla mnie to jest, ja mam swoje ale do różnych rzeczy, ale to jak oni szanują tych widzów, to jak próbują z nimi nawiązać kontakt na różne sposoby, ale się nie, no nie kurwią się, nie robią mnóstwo różnych rzeczy, które są po prostu takie... Kurestwu i upadkowi zasad. Ale wiesz, stawili tamę. Masz, ale nie, naprawdę, ale to i masz sytuację, która jest bardzo miejsce. Wyjątkowa i jest i buduje taką więź w dzisiejszym świecie. Możesz nie mieć tylu widzów, ale możesz mieć ich bardzo wiernych. Oczywiście, każdy z nas marzy o tym, żeby mieć 100 tysięcy doskonałych, wiernych widzów. No dlaczego nie? Co jest złego w tym, że masz dużo bardzo wiernych, fajnych widzów? Połowa to rasiści będą. No ale nie, no właśnie wyobraź sobie, że możesz mieć ideał, możesz mieć mnóstwo doskonałych ludzi. Nieprawda właśnie, każdy chce mieć tak, ale to jest, ale realnie nie da się, że tak powiem, mieć takiej wielkiej grupy ludzi wszędzie, którzy rezonują z tobą właśnie, nie? Którzy, z którymi tobie się dobrze jest i działasz sobie nie robiąc różnych rzeczy dookoła. No nie wiem, wydaje mi się, że taka jest i teraz łatwiej mi odcinać ludzi, powiedzmy, nie? I jakby mówić, ja robię kryzys. Na przykład czy... Andrzeja Lepera. No tak, Jacek Strada. O nie, to paskudny żart. Wiesz, czy robimy książkę z Jackiem, która też nie jest zabawowa i taka trochę inna i jakby i też część ludzi mówi, a dobra, to już jest po zawodach. I potem i po kryzysie i po paru innych rzeczach to już nie ma sensu. I spoko, nie? I teraz zostaje znowu jakaś grupa, która po tym programie odejdzie, po następnym projekcie odejdzie. Może przyjdzie ktoś inny. Jasne. Ale łatwiej mi odcinać niż budować od zera, nie? No Jacek jest na przykład, jak kiedyś jeździliśmy razem, to właśnie ja miałem taką myśl, żeby trochę zwolnić. A wiedziałem, że on jest w momencie, w którym no, musi, wiesz, przyspieszyć. Jeździł na supportach przede mną, grał i zbierał tego szerszego widza, bo graliśmy tam na różnych większych sali i tak dalej. I wiem, że trudniej jest wybudować taką widownię, więc ja, mi jest łatwiej tak spojrzeć. Jasne, to też jest oczywiście. Ale a propos książki, chciałem cię też dopytać, bo to jest też jakimś zwyczaj, już kończymy powoli. Luz, ale to jest też właśnie finalny zawsze sztych. Czy jakąś lekturę mógłbyś polecić? Oczywiście poza Łapy Precz od Żartów. No oczywiście. Biblia chyba. Biblia i Łapy Precz od Żartów, wiadomo. To to i to pisane przez natchnionych. Tak. Dwie szkodliwe księgi najbardziej. Odpowiadałem za wojny religijne. Na wielu krajach. Czy coś ostatnio? Ostatnio, no to jestem, jakby, ale to jest chyba jakiś klasyk, więc też nie wiem, czy. Ale myślę, Podróże Gullivera. Ale że słuchacze Twojego podcastu pewnie znają całą tą trylogię Homo Deus, Homo Sapiens i 21 lekcji. Tak. No, nie dość, że to jest lekko napisane, doskonale, naprawdę. Ja teraz mam możliwość słuchania w samochodzie. Jeździ Mateusz Petryka i mi czyta. Nie, to czy audiobooka czytam. I to jest bardzo dobre, bardzo lekkie, bardzo zabawne. Skończyłem czytać ostatnio, że zabawne, no w sensie to jest takie właśnie lekkie napisane, a mega ciekawe. Już mówiłem, że zdolność jego do syntezy jest niesamowita. Tak, to jest w ogóle, wiesz, niby to wiesz, a tak naprawdę jak on to posuwa dalej, ten krok, to mówisz, Jezu, no to jest niesamowite, jak to może wyglądać, albo jak to mi się nie podoba, że on tym kurde bolką z Doliny Krzemowej obciąga tam praktycznie przy każdej okazji. Znaczy się mówię to, że jest z jakiegoś powodu wszystkie rozwiązania, to u niego jest postęp technologiczny, tam je rozwiąże. Nie, dziwne. Stary, ale on chodzi w koszulce Google. No i tak pewnie dalej, tak jest, ma okulary też. Ale to jest ten zarzut. Ty możesz niedowidzieć, ale nigdy nie założysz okulary. Ja ale jestem mrówką, więc... Jesteś mrówką? Póki żart. Tak, ale chciałbym poznać jego jakby... Nie, no bo jak masz okulary, to możesz przypalać mrówki. Aha, dobra, rozumiem, dlatego nienawidzisz, dobrze. Bardzo fajny, tylko tak rzuciłeś nieczytelnie. No nie wierzyłem w niego. Musisz się zapisać na jakieś warsztaty. Jak mojego syna. Ale on wierzy w ciebie. No, tam, gdzie jest, musi. Pas. Wiesz co? Czytałem też doskonałą książkę Zapiski na paczce papierosów pana Antoniego Pawlaka. O. I to jest zbiór bardzo krótkich, czasami kilkuzdaniowych anegdotek, jego przemyśleń o czasach PRL-u, takich 70-80 i też już po wczesne 90. On był takim młodym opozycjonistą, ulotki, gdzieś tam był internowany, ale tam wokół niego kręcą się ludzie typu Mazowiecki, Michnik, Geremek i też kilku ludzi... Nie zapomnijmy o Kaczyńskim, Macierewiczu. Ale też się tam pojawia, dokładnie, z Antkiem Macierewiczem pili herbatę, wiesz, jakby kiedy wszyscy byli jedną wielką rodziną przeciwko systemowi i wiemy, gdzie teraz, jakby to się, jak to się potoczyło, ale poznać ten świat od tej strony właśnie wspomnień, leciutko napisanych, właśnie bez takich, wiesz, martyrologii, jakiejś takiej smucenia, tylko
lekko zabawnie, no też doskonale porównał, mówi, że tym, czym się różni kiedyś Solidarność od tej dzisiejszej Solidarności, to trochę jak bohaterowie Powstania Warszawskiego i Grupa Rekonstrukcyjna. No. I to jest taki, jakie to jest ładne i śliczne. Więc dużo, dużo fajnych takich lekkich przemyśleń, haseł. Bardzo polecam. No to super, to mamy dwie dobre polecenia, choć oczywiście pan Yuval Noah Harari się już wcześniej pojawił. To jest dość dobra, ciekawa lektura tego, to muszę sprawdzić. Jestem zainteresowany. Dziękuję ci uprzejmie, bo dobijamy już do półtorej godziny. Bardzo to dziękuję. Jest, poszło jak z tego, a wiem, że jeszcze jak jesteś w Warszawie, to są spotkania, gadki. Biznesy, wiesz, przyjęcia ważne. Power lunche. Gdzieś u Chińczyka, no na maksa. Także dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był oczywiście Abelard Giza, a to było Nieporozumienie.